Idziemy z tym, tak? Ten Preston, Martelli Kleiber, Party on a beat. Jedziesz, pyku. Wracam i padam na pysk, ale na twarzy banan, bo zbliża się zysk. Jeszcze na kolanach przyniesiesz mi kwit. Niezmienny lifestyle, young, wild and free. Nie ma, że nie wyjdzie, yeah. Wchodzę w to całe, pokaż wyjście mi. Prosto z podziemia, a nie w windzie, yeah. Ty znowu ściema, nikt nie łyknie ci, yeah. Kiedy nawijam, to musi być hit. Kiedy nabijam, to musi być hit. Jak się przechwalam, to musi być dream. Koza mnie wybrał, to musi być klip. Jestem matowy, choć kusi ten błysk. Bycie tu shining, like heavy vis. Zioma się krztusi, to musi być liść. Mamy ciche dni, jak DR ma tylko tematy tabu. Ardelik. Ćpamy tę sztukę, jakbyśmy wciągali z obrazu. Mówią, nic nie ma od razu. Chcesz to Camaro, to pracuj. Robię tą muzę ze Stanów, od niewolników, patrz na ich łańcuch. Nie patrz na starców. Przyspieszam, byleby im, przelewy mi. Byleby blik, byleby dziś. Byleby weed, byleby z kimś. Byleby wyjść z chaty. Byleby żyć z pasją. Byleby żyć z pasji z nią. Pierdolę się w tańcu, nikt nie tańczy jak ja. Wciągnie mnie miasto, wyjdę za dnia. Ja chcę tylko pić się na dach. Więc wchodzę na dach. Ty chcesz pionę zbić, pokazać, że mnie znasz, bo yeah. Znasz Prestona, to nie przypał, yeah. Jak nie wiesz, to zapytaj, yeah. Że znasz Prestona, to nie przypał, yeah. Jak nie wiesz, to zapytaj. Wracam i padam na pysk, ale na twarzy banan, bo zbliża się zysk. Jeszcze na kolanach przyniesiesz mi kwit. Niezmienny lifestyle, young, wild and free. Nie ma, że nie wyjdzie, yeah. Chociaż siedzę w małej klitce, yeah. To na koncercie bują wille, yeah. Tym nazwij to imprestonizmem, yeah, yeah. Ten Preston, studiu rap news. Jak myślałeś, że to twój rok, to mam tu bad news, yeah. Ten. Wyluzuj się. Nowy Green Out Fresh Bump już w sprzedaży. Tylko na dutchterapii.pl. Dobry wieczór Państwu, prosto z Rap News Live Studio. Witam Was, Marcin Blind. Witam. Siwy Dym. Witamy serdecznie, jak co tydzień dajemy Wam polski rap, który dzieje się w tym miejscu. Rok temu odszedł od nas Preston, stąd taki, ten Preston, stąd taki tribut dla niego na początku. Trzymaj się Preston, gdziekolwiek nie jesteś. Dziś będzie dużo rapu, Mordor Music, Ginger Mikey, Prykson, Maggie Moros. Naprawdę zostańcie z nami, ten live jest mocny, gruby. Tu jest rap, tu jest hip-hop. Załoga okay. Jest ogień w chuj. Let's go. Jesteśmy, kochani, fajnie Marcin, że jesteśmy znów razem, piąteczka, tydzień temu live z miłym ATZ, atutowym, ja schorowany, nie mogłem się pojawić, ale widziałem, że z Aldą daliście sobie świetnie radę, gratuluję, dziękuję, przełomowy moment, dziękuję. Bo pierwszy raz w mojej mordy ktoś miał tą przyjemność nie oglądać, no ale dziś, a tak się śmieję, ale dziś musicie oglądać inne mordy. A zarazem Mordor Music. Witamy wszystkich słuchaczy Rap News. Jesteście. Fala kiedy była? Jeszcze dwa tygodnie. W ogóle mamy to jest naprawdę napływ gnieźnieńskich tak mord po prostu. Gnieźnieński to gniazdo, miesiąc. Gniazdo już tu gniezno rozbiło. Zaatakowało tak. Was to. No, gnieźnieński miesiąc w Rap News. Doskonale. Była fala, polecamy wszystkim sprawdzić. Podziemna ekipa z... Ale mega energię dali, no, nie? Na tym występie. Ale młodzi radzą, na serio. A kto... Nie, same kocury. Ale masz jakiegoś faworyta z fali, tak z tych, wiesz, młodzianów, tak, patrząc, mam faworyta. Kto się wyróżnia? Tak. No, mam faworyta. No to powiedz, bo ja ci muszę też... sprawdzić. Ja ci powiem swojego. Kurwa, nie pamiętam jego ksywki. No dobra, stary, dobra. Ale on był u nas w takiej czapeczce. Wacek, czy my już opublikowaliśmy falę? Jezus, naprawdę. Okay. I tak sprawdźcie przez 2 L, fala przez jedno. Ja cierpię, ale teraz będzie.
Taki w czapeczce był ziomal i no on no, rozpierdał. Mike, a ja jestem fanem Off Dope. Wydał ostatnio kawałek Chill Out. Okej. Mega dobry. Jacek Gawronika pozdrawiam, lubię czasami jego emocjonalne krzyczenie, kurwa, naprawdę. Ale to, że Gniezno szczególnie, że jakoś tutaj... Przyjął kiedyś Gawron do mnie nagrywki z fali, a propos, i przyniósł coś, jakieś pudełko do mnie, do studia. No kurwa, w pudełeczku mogę sobie tu odłożyć pudełko? Pewnie, nie? Miał przykryte czymś, zdejmuje, kurwa, pokryweczkę, a tam, kurwa, świerszcze, takie jebane świerszcze, jak w pladze babilońskiej. Ten, on mówi, że kogoś tam musi nakarmić tymi świerszczami, nie? Czyli ma jakiegoś śmiecia w chacie, albo jakiegoś, kogo się, kurwa, karmi, no, jeża się nie karmi. Szarańczą, nie? Ale ja wąż, miałem ziomala, który miał na w całej kuchni, Lizard King, kurwa. Na całej półce miał wielkiego węża i miał pułapki w każdej piwnicy na osiedlu, na myszy i potem tylko je karmił i tak dalej. No, litości, nie? Serio. Sorry mordo, spóźniłem się godzinę, nie? Tam musiałem jeszcze ogarnąć swoje tematy, komedie, ale też musiałem kupić wąsy. Musiałem kupić świerszcze po drodze, nie? Przyjechałem do Poznania po świerszcze. Pozdro. Ja mam koty na przykład. Tak? A propos zwierząt. I kupujesz im świerszcze? Nie. Świerszczyki. Kupuję im karmę. Kocie. Świerszczyki mam też. Kocie świerszcze. Coś tam pod łóżkiem jest kitrane ze starych czasów. Ze wstydem do w razie jakby internet wyłączyli. Przepraszam, proszę pani, poproszę tą gazetę, co jest tam w lewym górnym rogu. Co? No głośnie. Co? Nigdy by ci nie sprzedała w żadnych takich, wiesz, latach 90-sach. Nikt by ci nie sprzedał takiej gazety w sklepie albo w kiosku jako dzieciakowi. Kupowaliście twój weekend albo coś? Jasne, że nie. Lukas, twój weekend! No serio? No naprawdę, ja to zrobiłem. Mój stary miał w czasach wypożyczalnie kaset wideo. O nie, zupełnie inny vibe. Ale ty zbawisz. Zupełnie inny vibe. Ale poczekajcie, bo muszę coś powiedzieć, bo przemyślałem, co bym zrobił, jakbym się mógł cofnąć w czasie, bym poszedł za dzieciaka i bym poprosił o twój weekend. Ja byłem tak zawsze przerażony, teraz burzycie mój światopogląd, że w ogóle, wiesz, można coś takiego zrobić. To sięgałeś na tyle do lady, musiałeś się zmierzyć, kurwa, ze starą babą, która tam siedzi. Ale gdzie to? Przecież ona do więzienia by poszła za to. No nie, to nie było, to się nam wydawało, tak? A który ty jesteś rocznik? 9-1. Okej. Okay. No, nie 9-0. Ale przerwaliśmy ci o kasetach. To jest ten kasetach... moment, w którym się chwalimy, chyba, starością. Ja już o tym mówiłem za dużo razy. Kasetach VHS. Ja jestem mega fanem, by the way. Słuchajcie, bo nie przywitaliśmy naszych fanów. Sorry. Więc tak, jest Konef, pisze, że fajna koszulka Ginger. O rapie vlog jest z nami. Wielka prośba dla wszystkich widzów. Teraz, w tej sekundzie, zajebcie łapkę pod wideo, to złapiemy lepszy zasięg. Udostępniajcie, że oglądacie tego live'a na fejsie. Zróbcie jakiś szoty na stories, oznaczcie Rap News, złapmy zasięg, bo będzie dużo rapu i na pewno takiego, któremu zasługuje się więcej zasięgu, niż go ma. O, no, pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają, naprawdę. Wielka piona. Pozdrawiacie. Naszego pierdolonego o kupowaniu pornoli w kioskach. Na to serio. trochę przejęliśmy naszymi blubrami ten start. Wbijajcie łapki, kochani. To my. Wbijajcie. To my. Później dobija Prykson i będzie jeszcze Megi Moros i naprawdę, no tu Jesus. Się będzie działo. Będziemy rapować co mniej więcej piosenki. Będzie się dziać i jesteśmy... Tak, widzieliśmy próbę. Ale wy tutaj też niezły performance. No dobra, my jesteśmy skromniachy, my to wiesz, innych chwalimy. Nie widziałem. Trochę stand-up. Stand-up, nie, o Boże. Dobra, nie. Mordory, no bo ja może się... Mike, dawaj na parkiet. No. Jak to kurwa wjechało, to byłem rozjebany. Ale powiedz mi ile temu, gościu. No dużo. Siedem. Sześć. Nie? No. Coś takiego, no kawał czasu. Fajna przygoda to była. Czemu poszło dalej, nie poszło dalej, jak to się wydarzyło? Mordo, to było tak, że... To był taki pierwszy tune, który zrobiliśmy trochę jakby ponad nasz standard. Mówimy trochę, sobie odjedziemy w taki dancefloorowo-parkietowy vibe. Mimo wszystko będziemy się trzymać naszej ukochanej londyńskiej stolicy w tym wszystkim. Chcemy zrobić coś bardziej takiego skocznego, jak sama nazwa wskazuje, by the way. I piosenka, okej. Piosenka to jest jedna rzecz. Pomijmy piosenkę, bo zrobiliśmy to i jest okej. Mimo to... Teledysk, stary, to był pierwszy nasz przełom, no bo prawda, też mi się wydaje, że jedno z drugim idzie mocno, nie? I naprawdę się napracowaliśmy pomogło nam tyle zajebistych ludzi. Pierwszy raz zgromadziliśmy taką ekipę, która jarała się tym projektem, chciała nam trochę pomóc.
I pamiętam, jak w klubie Projekt Lab, w którym, by the way, jutro mamy imprezę, taka nasza alma mater klubowego vibe'u, no, pozwolili nam tam pomalować tą przestrzeń na niebiesko, nie? Bo wszystko jest tam na niebiesko. Anyway, właściciel, którego też pozdrawiam, mówi, o, malujcie sobie na niebiesko przestrzeń. A mówię, ja tylko połowę potrzebuję pomalować. On mówi, ale potem mi odmalujcie całą, coś tam. Koniec końców, myśmy planowali pół pomieszczenia na niebiesko, pół pomieszczenia zostało białe i od, nie wiem ile, od 7 lat w labie, jest w poznańskim tak Projekt Lab w klubie, to miejsce jest jakby przestrzenią użytkową dla klubowiczów. I naprawdę, ile tam powstało instastory fot, ile tam powstało zdjęć, dupeczek, które sobie nawet robią. Nawet klipów na innych raperów, nie? Nawet są już ludzie, którzy nie wiedzą o istnieniu Dawaj na Parkiet, ale po prostu tam chodzą i uznają, że to jest fajne miejsce. Jakiś, no to jest trochę ciekawe, się poklepaliśmy, nie? Po plecach, nie? Aż się wypytało coś innego trochę. Pewnie. Wiesz co, stary, tak, ja pozwól, że ja ci na to odpowiem. Na co? Na to co się stało. Dawaj na Parkiet, czemu myśmy tego hitu... Był pik, no. Tak trochę czułem, że o to chcesz spytać, no. Że był pik, że może przez chwilę był to jakiś pik Mordoru. To coś, co w jakimś sensie być może pewne ścieżki przetarło, otworzyło jakieś drzwi, nie wiem, może tak było. Może myśmy mogli pracować bardziej, może myśmy mogli być bardziej fajnymi ziomkami, może niefajnymi, whatever. Pierwszy feature, który pyknął. Ja też pamiętam to, że... Ale dobra, poczekaj, bo mi przerwałeś, daj mi dokończyć moją myśl. No bo ty się spowiadasz. Nie, właśnie w ogóle. Brzmi się w ogóle. Chcę dojść do... Chcę dojść do... Amber Heard, Mordo. Ja oczekuję, no ja jestem fanem, stary, no Just a Rascal, jak usłyszałem, jak to wyszło tam Pewka. Dwa lata później, no to ja się zakochałem Pewka. W tym soundzie. Pozdrawiam z tego miejsca mojego przyjaciela Kamela Kamelito, który od zawsze mi zaszczepiło we mnie to, że brytyjska scena, grime i garage i tak dalej, to wszystko to jest najlepsze gówno. Garage. I tam się zaczyna rap, tylko nie rap, ale rapowanie, wiecie o co chodzi. Rapowanie. Ale czekaj, bo już teraz to naprawdę mi tak, wiesz, tutaj podbiłeś z tym tłumaczeniem się, a ja chciałem powiedzieć, żeby puenta tej wypowiedzi była taka, że to był jakiś punkt na naszej osi czasu, który był znaczący, bo po tylu latach ty mnie pytasz nadal o to w pierwszym pytaniu, czyli musiało mieć to jakieś oddziaływanie, to ale my jesteśmy już w innym miejscu, rap jest inny. Polska jest inna, my robimy nową rzecz. Wciąż nie ma tej sceny. Której? Bo powiedz, no nie ma w Polsce sceny garage, grime'owej, nie ma sceny R&B, nie ma UK Sound takiej sceny jako tam. Kurde! Powiem ci dlaczego, bo jest scena rap i to wystarczy. Wy robicie audycję Rap News, nie robicie audycji Garage News. I wszystko co twór... Nie chcę powiedzieć rap polski wchłonął w chuj dużo gatunków muzycznych. No to prawda, I, nie? I słuchasz trapu polskiego, no tak, ale naturalną koleją. I słuchasz nadal rapu, i słuchasz truskulu polskiego, i nadal słuchasz rapu, i słuchasz grime'u polskiego, i słuchasz, po co to oddzielać, jak wszystko jest wjebane już i tak w jeden gorny. A jednocześnie w takich miastach jak Poznań, Kato, Wrocław, masz ekipy, które grają grime, grają dubstep, grają basowe rzeczy, totalnie wymykające się jakimś tym takim, wiesz, ramą tego, do czego nawijają MC. No. Pewka. W Polsce ta kultura się nie narodziła tutaj, myśmy ją jakoś zaadaptowali. No, każda, Mordo. Masz rację, przecież nie zgodzę się, bo polski rap, stary, się narodził tutaj. Bo jeżeli spojrzysz na to, jak mało mieli odniesienia pierwszy polscy raperzy, no to tak nie, naprawdę nie no możesz zaraz, powiedzieć, jak że... mało, no bez przesady, Leroy stary praktycznie całe kurde lupy napierdalał z płyt ze Stanów. No, Cypress no dobra, Hill i tak dalej, ale no to nadal jak spojrzysz na... Tam niemalże miałeś kopię bitów, no czy my gadałeś? No dobra, no okej, no jest to jakiś argument. Moment. Pam pa da pam pa da pam pa da pam 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 pa da pam a pili 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 pom pom. Znasz to? No każdy, no Mordo. No to kurwa to jest stary płyta, którą kupowałeś kiedyś, która nazywała się American Hip Hop Samples Pack. Rozumiesz? No, bronię teraz Gingera. Ale to ja teraz bronię, uwaga, stop, bronię Gingera. Ręce, ale to już było. Okej, okay, a teraz bronię Gingera, chociaż się zgadzam, ale na potrzebę dyskusji. No.
Molesta Skandal to był totalnie polski Jesus, rap. No tak. Tak, ale właśnie do tego zmierza. Tutaj nie mogę powiedzieć, zmierzam, że oni chcieli być jak tamci, jak sram ci o wam, ci nie. To był totalnie... No ale słuchajcie, no, ale z drugiej strony też nie mamy co jakby tutaj ukrywać, że jednak ten jakby warszawski sound bardzo mocno był wzorowany na tym, co mieliśmy w Nowym Jorku. Na Mobb Deep. No tak, no stary, no nie ma, no jakby no nie udawajmy, że ktoś nagle wymyślił inne brzmienie. A jednocześnie w momencie jak wychodził Skandal, mój częsty jakiś punkt myślenia o rapie, kiedy wychodził w Polsce Skandal, to wyszło, wiesz, Still Dre i wyszło cały ten album i wszystkie te hity, które po prostu do dzisiaj są grane i jednak mimo wszystko cały czas są takim złotymi literami ten album 2001, tak, jeśli mnie pamięć nie myli, jest zapisany, wiesz co, no, jako punkt odniesienia do rapu, tego, że po 30 latach prawie co weekend leci w jakimś klubie w Polsce, wiesz, it's the D.O.W.G., nie? A kurwa Snoop Dogg jest OG dla mnie największym. To pewnie. Tak. Ważne jest oddzielenie muzy od liryki, nie? Bo my wzięliśmy dużo ze styli zachodnich, ale... podzieliliśmy to przez kurwa oczywiście, że tak, łapce, wiesz, no skandal to był typowo, że tak powiem tutaj teksty, które dotyczyły Warszawy i tego, co jakby, co każdy z nas miał na co dzień w Warszawie, nie? W sensie, chciałem powiedzieć, Nygase, to jest bardzo dobre określenie w tym momencie. Oni zawsze się włożą, mimo że kurwa ogrzewali se ręce przy tych kurwa ognistych beczkach, to śpiewali kurwa chain, bam, 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 nie? My wzięliśmy tą muzę, ale zaśpiewaliśmy, nie, mi jest smutno, bo nie mam... No, ale im też było smutno, im też było smutno. No dobra, nie. Ale to można... Akila z grup jak wchodziło, przecież oni stary dokładnie to radykalny, radykalny skurwielkaczor, nic nie umkniemy jej uwadze, z góralem pojebanym, hardkorowi, nazywali siebie nawzajem czarnuchami i tak dalej. Masz tu rację, masz tu rację, ale wiesz dlaczego może? Dlatego, że jeśli spojrzysz na to tak społecznie, to historia rapu jest też z jakiejś mniejszości, z biedy przede wszystkim, z braku narzędzi, z tego, że nikt z nas nie umiał zagrać na perkusji, kto inny na klawiszu, a kto inny na gitarze. Mieliśmy proste narzędzie hardware'owe. Mówię o raperach tych, wiesz, którzy to przecierali ten szlak. Mieliśmy to proste hardware'owe narzędzie, zrobiliśmy scratch, zrobiliśmy beat, zrobiliśmy coś, co rozjebało cały świat i teraz cały świat chce to robić. A w Polsce było, wiesz, postkomunizm, bieda tak samo, bloki, czyli te projekty, wiesz. Tak naprawdę jest parę takich punktów stycznych na płaszczyźnie społecznej, które to spowodowały, że oba te zjawiska chyba tak inaczej nie zaistniały. Dobra, nie? Koń, postawmy tu kropkę. Można, absolutnie. I teraz chciałbym was tak zapytać ostatecznie. Podcastowo się rozgadaliśmy. Pytaj. Kto pyta, nie błądzi. Dlaczego brytyjska scena, choć ma ogromny impact na cały świat, co każdy, kto się bardziej zagłębi, wie, że z Londynu idzie sound na resztę świata, a Stany to biorą i robią na tym hajs. I robią sobie z tego swojego jakby, z tego steka robią burgera. Ale daj mi dokończyć. Dobrze. To dlaczego ta scena... Ja ci nie przerywałem. Panie redaktorze! Mamy zajebiste to, że Białas nagrał jak Skepta, że zaczęły się przewijać jakieś te ksywki. Też współpraca Drake'a ze Skeptą też jakoś tam bardzo obudziła świat pod tym względem, że BBK i tak dalej. A Stormzy, tak? Jasne. Ale czemu wciąż to się nie może tak bardzo przebić, że słuchamy tego w Polsce? I jest taki, inspirujemy się tym, że wciąż ktoś chce zrobić hit jak to w Stanach, a nie jak w Polsce, jak w UK. Zupełnie inna kultura. Zupełnie inna kultura, wiesz, ale dobra. Poczekaj, no daj Gingerowi powiedzieć. On powiedział, a ja już miałem ciekawą myśl skonstruowaną. Mi się wydaje, że, kultura muzyczna londyńska, jeszcze tego nie powiedziałeś, bo która czerpie z jamajskiej, z karaibskiej muzy w ogóle, to jest w ogóle osobny dział dla historyków muzyki współczesnej, jest oparta na kulturze muzycznej, a nasza, ta obecna kultura muzyczna, rapowa, nie ta, o której gadaliśmy przed chwilą, czyli molestowo jakakolwiek, jest oparta na robieniu fejmu, na robieniu wyniku. I ona nie ma skrupułów, to jest zupełnie coś innego. To jest dążenie do sławy za wszelką cenę. Masz na przykład raperów, którzy kiedyś byli streamerami, kurwa, minecraftowymi i teraz
oglądają sobie, co jest modne w Stanach, wykonują to zajebiście i ma do nich mega szacunek, że robią to faktycznie jeden do jeden. Robią sobie to, kiedyś tak nie robili chłopaki. Tak to, zawsze to nie było. Chodzi o to, ale kultura muzyczna Londynu i UK, to o czym pytałeś, jest naprawdę oparta na jakichś tam korzeniach i na jakichś podstawach, które mają cel sam w sobie muzyczny. Dobra. Nasz polski cel absolutnie nie jest muzyczny i nie był. To jest fair uwaga, jakby. Po pewnych czasach skończyło się robienie muzy dla muzy, a zaczęło się robienie kontentu dla fejmu. I to jest kurwa oddzielenie, na które chciałem zwrócić uwagę słuchaczom. Tak, okej, jasne, tak, rzeczywiście, to jest bardzo cenna uwaga. Tak, jasne. Ale. Nie, no stary, nie, w ogóle no, nie mam zamiaru mówić nic, co jest w opozycji no, do tego. No pewnie. Musimy rozróżnić to, że jest grime typu Skepta, Stormzy i dosłownie może jeszcze trzy ksywy, które generują miliony tak. I które są markami na cały świat, ale jak wejdziesz w moją playlistę grime, to tam nie znajdziesz kawałku, który ma więcej niż 5000 wyświetleń. No tam dobrze, jest stary człowieku... jesteś fajnie alternatywny. Ale to, no, ale, okay. No nie, ale to nie, nie o to chodzi, nie taki chodzi jest grime, stary. A wiesz, co jest popularne w Londynie? Drill. Dobrze nie słucha. I zobacz, jaki jest popularny drill. No i tutaj chciałem płynnie przyjść do tego drillu jakby. Stary, grime jako gatunek i to jest od... Co nie wy wiem, sądzicie o tym, no bo wreszcie, 10 lat. Wreszcie jakby ten brytyjski sound się przebija, ale w formie już drillu, ja, a nie grime. Ja tylko szybko skwituję to jako producent, wszystko myślę to samo, co powiedziałem, drill tylko zmienił trochę podstawę tego bitu, że zamiast basów i ciętych bitów jest kurwa i długie basy i tyle. Ale kto nawija na tym? Czy ten sam kurwa nyga z dzielnicy, czy ten sam ten? To jest zupełnie nieważne. A jednak nie, widzisz, w mojej jakiegoś powodu... Ty jako MC, ja jako producent... Grajmowe, ambitne bity nie mają takiego wzięcia na świecie jak drill ani w 10%, nie? A no dobrze. Ale to nie oznacza, że nie mam racji, że to było tylko to była tylko lekka zmiana w konstrukcji. Okej, ale tempo poczekajcie jest 140, panowie, bo werbelki są, żebyśmy, tylko zmienił się bas. Żebyśmy, że tak powiem, sobie mogli ułożyć całą tą naszą dyskusję. No to tak. Jezus, to byś musiał mieć skrybę dobrego. Porozmawiajmy może jednak o naszej, jakby tutaj troszeczkę, że tak powiem, scenie. I teraz pytanie brzmi, dlaczego według was w Polsce jest bardzo ciężko przenieść całe te brzmienie, które znamy z Wielkiej Brytanii. Tak. Bo jeżeli chodzi o grime, jeżeli chodzi o dubstep, bo o wszystko. To nie jest nasze brzmienie, stary. Wiadomo, że nie jest. Tak naprawdę żadne z nich nie jest nasze. Chciałem powiedzieć Vixapol na przykład, nie? To jest marka, która wykreowała sobie jakąś scenę w kulturze. Widzisz, nie? Machasz głową i ja tak samo bym machał głową. Ale to są ludzie, którzy stworzyli sobie w jakiś sposób vibe, swoje środowisko, swoją scenę, swój wokół tego massive i to zrobili w UK ludzie. Okay, ale to nie jest tak, że my musimy czekać, aż coś wymyślą w UK, ale poczekajcie, albo w Stanach, panowie, bo mi też... a potem to przenosić do nas. My musimy mieć coś swojego. I kurwa, no nie wiem, ale Donatan próbował to zrobić, właśnie góralskie skrzypki, kurwa. Nie, no to jest to w ogóle, wiesz, no to... Wiemy jakie, nie? Ale i to słuchaj, było nasze. Ale słuchaj, no, mega hitowe, no, takie to niemniej jednak, nie da się ukryć, że na przykład PZ w momencie, kiedy bardzo mocno próbował romansować z tym jakby na samym początku brzmieniem grime'owym, wybrał, jasne, że kurwa, tak. Mógł. Natomiast nie zmienia to faktu, że jednak dzięki temu można było pójść na tym hype, jaki dał PZ tego typu brzmienią w Polsce. Ale widzisz, no ta płyta była zhejtowana od razu. Dlaczego to się nie udało? Ja powiem ci na początku, że scena dubstep w Polsce jest i istnieje, moim zdaniem jest całkiem mocna. Typowo. W 2010, czy tam, nie wiem, 12 mieliśmy w Poznaniu stary Kaspę, Rusko, Bęgę, może, nie wiem, był Kaspa? Mieliśmy naprawdę, każdy kto w dubstepie do dzisiaj jest legendą, był w Poznaniu prawdopodobnie, wielu z nich też było w innych miastach w Polsce, do dzisiaj ta scena żyje, teraz na przykład... kuzyn, sorry, że nie powiem nazwy projektu, ale ściąga TMSV po raz kolejny dubstepowego mega producenta z Holandii. Nasi ludzie z Poznania, Dungeon Beats
i jeszcze, nie wiem, właśnie. New Bass Order i jeszcze wcześniej byś mógł pójść do Kill Da Chill i tak ale dalej. Ale wszystko skupia się stary, wokół DJ-skiej sceny. Nie było po prostu rapowania w tym, no nie ludzie było. Chcieli iść na rave, bawić się do tej muzy, bawić się do tych bitów, a dopiero, stary, minęło 10 lat chyba albo więcej jak my, no może przesadziłem, ale ileś lat, zanim my zaczęliśmy do tych bitów rapować, my, WZ, tak jak mówił tutaj dzisiaj Fisk, że on też wiesz, miał swój projekt w 2010. Pewnie. Jeszcze inni ludzie, FS Dan, bla bla bla. Ale to jest stary garstka do dzisiaj ludzi, którzy w tym zostali. To jest, ale tak, czyli trzeba po prostu rozróżnić scenę dubstepową w Polsce i gremową, która jest silna obiektywnie i jest dosyć mocna na skalę Polski, Europy i mamy producentów, którzy też na Bandcampie odnoszą sukcesy, bla bla bla, ale po prostu nie ma w tym rapu, jest tylko kilku takich świrków, którzy w tę odnogę poszli. PZ był jednym z nich, trochę źle tu zrobił, tak jak powiedzieliście. I to też był taki moment, kiedy dubstep się przemieniał w tak zwany brostep i stawał się popularny i był w reklamie Volkswagena i tak dalej. Odchodził od tego dubowego swojego soundsystemowego wymiaru. No i może jeszcze to dodatkowo ludzi zniechęciło. Ja też tylko zamknę to, żebyśmy wszyscy przestali szukać momentu, w którym Grime albo UK zabrzmi albo podbije Polskę. Dokładnie. Wrzućmy to łatwiej będzie nam, wrzućmy to do wora polski rap, ale trochę inny, kurwa, i tyle. Nadajmy mu cechy, wiesz, trochę bardziej skoczne, rytmiczne, tyle. I dajmy sobie spokój, jakby wiesz. Z oczekiwaniem na nadejście Mesjasza. Spektrum rapu polskiego ma swoje miejsce dla Mordor Music. Tak. Innych gremowych projektów i dla Multiego i dla Syny, dla Hardbass Adidas. Dla Doroty z SBMA. Ale czekałem na to pytanie. Uwaga, rozpoczynamy monolog ogólny. Michał Reszko, monolog ogólny. Monolog tak, będzie bardzo konkretny. Możemy dać zbliżenie i to będzie dobry cut. Słuchajcie. Pięknie, słuchaj. Absolutnie uważam, że Dorota Masłowska na poziomie artyzmu, na którym się znajduje, na swoim... Ale będą rolki z tego. No kurde, przestań mnie rozpraszać, bo mam coś ważnego serio, chciałem powiedzieć. Absolutnie może zrobić z Solarem track, z Białasem klip. Mogą to wydać na kanale SBM, choć jest to dość ryzykowne, powiedzmy. I no... Można się spodziewać, że na norweskim kanale heavy metalowym nie do końca by się przyjął projekt reggae śpiewający o wiesz... miłości wśród ludzi, ale whatever. Może zrobić ona cokolwiek chce na tym poziomie, na którym ona jest. SBM może zrobić cokolwiek z każdym artystą. Jedyne, co mnie wręcz zabolało, to jest to, że ona postanowiła się odnieść do komentarzy, że ona postanowiła napisać do tych hejterów swoją odezwę, jako człowiek, którego tak każda linijka tak wielka jest figura, na wagę złota, praktycznie. No myśmy tak jako społeczeństwo uznali, daliśmy jej nagrody, daliśmy jej deski teatrów do wystawiania jej sztuk, daliśmy jej wydrukować te książki, wszystkie filmy, wiesz. Ona absolutnie nie musi, ona, to mógłby być trolling, to mógłby być jej eksperyment artystyczny, to mogłaby być jej szczery jej track, ale moment, w którym ona postanowiła napisać odezwę do, wiesz, takiego szlamu YouTube'owego, który po prostu się tam przelał w komentarzach, który równie dobrze w tych czasach mógłby być botami, które po prostu, wiesz co, no mają hasło disuj to i to robią, no i trochę pewnie mentalność tych ludzi jest taka, że nie tego się spodziewali, nie to dostali po kliknięciu, no to pach, jedziemy krytykę, nawet nie krytykę, nie można tego nazwać krytyką, jedziemy swoje bluzgi, nie? Upadek ale marki zaobserwowaliśmy. Dorota Masłowska nigdy w życiu nie powinna odpisać tego komentarza, który odpisała. Powinna wrzucić całą swoją płytę na SB Mafię, zrobić swój następny artystyczny projekt, w którym czyta wszystkie swoje hejty na ten temat, albo jacyś jej bohaterowie, których ma mega skill do tworzenia bohaterów, do dialogów. Nie, ona postanowiła, stary, jak każdy z tych Janków, kurwa, Jurków, napisać komentarz na YouTube, wiesz, no tak, to jest po prostu... Tak. Ręce mi opadły i to jest... Niepotrzebnie. To jest całe moje zdanie na ten temat, trochę przydługie. Nie było ogólne, mam nadzieję, no. Dziękuję.
Dorota, szacunek. You can do better. Podzielam, dobra, to teraz panowie, wróćmy może do waszej twórczości, jeżeli możemy, oczywiście. Pewnie. Jasne. To mamy na to jakieś 6 minut jeszcze. O, tak, jeszcze mamy rapu. Rapujemy też po naszym wejściu, czy zaś? Nie, to już jest od razu to. Po. To już jest od razu po. A 6 minut mamy jeszcze do tego? Myślę, że jednak warto chwileczkę porozmawiać sobie o samej waszej płycie. Oczywiście pierwsze pytanie, które musi paść. Dlaczego musieliśmy czekać tak długo? Na album? Na album. Jezus, to jest naprawdę temat, na który 6 minut nie starczy, nie? Nieprawda. Ale... Dobra, to musicie 10 sekund, czas. Z grubsza start. Było tak, że był pomysł na tylko cyfrową produkcję w kanwie YouTube'owo 21-wiecznego wydawania singli tylko cyfrowo, tylko na YouTubie, a potem na naszym podcaście z naszym kochanym gościem Sebastianem Jóźwiakiem, właścicielem labelu Astigmatic Records, do którego sprawdzenia zachęcam wszystkich gorąco, zostaliśmy po prostu na żywo, namówieni. Na naszym podcaście przekonani, żeby zrobić album. Tak. I potem dzień po mówimy, no dobra, to robimy ten album. Nie? A mieliśmy kawałków, parę Jesus. Nagranych, parę dograliśmy i... I powstał album. Na pewno my, wiesz, pozwól, że jeszcze tak pójdę trochę dalej z tym, my nie jesteśmy takim typowym składem hip-hopu, albo inaczej, ja nie jestem takim typowym raperem, który, wiesz, szuka różnych producentów, chce zrobić z tym, chce zrobić z tamtym, podoba mi się twój beat, okej, okay, napiszę do ciebie, kupię od ciebie twój beat. To ja tak w ogóle nie robię muzy, ja robię muzy z Majkiem. Jak ja mam jakiś staw w życiu i nie piszę rapu, to nie nagrywamy. Jak on ma jakiś staw jak budka suflera, do załatwienia, no to Just Five, ja sobie piszę do szuflady. Bo po prostu ziomek, z którym ja robię muzykę, aktualnie w tej chwili nie chce robić muzyki. Więc jeżeli weźmiesz, znaczy nie chce, nie wiem, nie może, whatever, nie robi. Jeżeli po prostu spojrzysz na to z tej perspektywy, takiej nierynkowej, no to wiesz, gdybym ja miał takie coś, że okej, ty nie masz zajawy na robienie bitów, dobra, polskie bity od polskich producentów, grupka na fejsie, wiesz, szukam, kupuję, nie wiem, albo słyszałem Secret Rank, zajebisty beat, okej, okay, piszę do niego, wyślij mi paczkę, wiesz. To nie jest jakby sposób, w którym ja mogę robić muzę. Ja mam swojego ziomka, z którym robię muzę od 10 lat. On robi bity, ja rapuję. Obaj jesteśmy trochę autystyczni. Bardziej działamy jak zespół heavy metalowy, niż jak nie wiem, no, rapowy jakikolwiek, producent no. Osobno, który opierdala bity wszystkim. I rapowy raper, który prosi wszystkich o bity, nie? A propos no. Takich ludzi, którzy nie rapują, jak to powiedziałeś i w danym momencie. Jak wam się udało namówić, żeby do was gościnnie się dograł Junior Stres, którego dosyć dawno nie słyszeliśmy? Super pytanie. Jesus. Super pytanie. Ostatnio gadałem z Jurkiem przez telefon. Bardzo miła to była rozmowa. Junior Stres się oddał w pełni swojemu biznesowi produkcji ostrych sosów. Produkcji ostrych papryczek. Kochamy cię, naprawdę. Bio bez pryskania i tak dalej. Super naprawdę rzeczy robią razem ze swoją drugą połówką. No i co? On sam nas propsował, tak szczerze czekaj. Powiedziawszy. W encyklopedii polskiego reggae można znaleźć moje imię i nazwisko na dwóch pozycjach. Można tak, więc i Marcela też można. Z vibe'u naszego, typu właśnie Marcel Junior Stres. No to prawda. Vibe i środowisko soundsystemowe polskie. My się znamy naprawdę od lat. Ale byliśmy, Jesus. Graliśmy w Lublinie. Boże święty. Tam się przecięliśmy, on słyszał nasz koncert. Pogadaliśmy sobie, fajnie byłoby zrobić coś razem. Minęło super więcej czasu niż zajęłoby to komuś, kto wiesz, tak jak nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi, ma ten taki reżim studyjny, nieograniczony z zewnętrznymi wpływami. No. My tego nie mamy, ale z drugiej strony chcę wierzyć, że przez to mamy właśnie takie fity, które niekiedy odrażą rok albo półtora, ale nabiorą mocy urzędowej. Ja lubię wierzyć, że my i Junior Stres wywodzimy się z tej samej kultury, z kultury no soundsystemowej. Dokładnie, na pewno. O czym by the way jest ta piosenka, nie? Tak jest. Więc by the way, absolutnie nie było jakby... No ile osób w Polsce wyznaje jakieś tam zasady kultury soundsystemowej? 7, zasady, 10, no to nie 40, ma żadnych zasad. No nie ma, ale jest to jakby grono powiem wam, że osób, nie? Pierwszy... Byliśmy w tym gronie, pach. Pierwszy feedback Juniora, jaki dostałem po wysłaniu mu tego tracka,
i naprawdę zapamiętałem te słowa, to powiedział: stary, to ja powinienem napisać taki kawałek. I z tymi korzeniami, the shit, big up, super. Junior Stress, czekamy na nowy materiał. No dobra, mordy, a kiedy my możemy się doczekać nowego materiału od was, co jest grane, uwaga, gdzie mamy was obserwować? Specjalnie dla Rap News, specjalnie dla wszystkich oglądających, ustalamy sobie termin, Mordo, teraz, bo jesteśmy na żywo. O, tu jest i to, zobacz, oni mi klikają. Do końca roku zrobimy materiał? Do końca roku, mordo? Tak, w listopadzie odpalamy preorder. Nie, no, mamy to na żywo, to. Wszyscy słuchajcie, słyszeli. Słyszało nas 1,5 miliona ludzi. Do końca roku spodziewajcie się nowe... Co ja zrobiłem? Już mówiliśmy to wcześniej też. Doskonale. Zróbmy tak, na serio. Do robimy to. Przełomu tego ostatniego miesiąca, którym jest grudzień, do stycznia. Czyli miesiąc po... Ej, sorry, memy hip-hopowe, memy rapowe, stary, ale wiesz co, kiedyś miałem coś takiego i mam to do dzisiaj, że z takich starych kawałków rapowych w mojej głowie są takie, kurde, wersy po prostu, wyryte, absurdalne czasami, ktoś mówi jakieś słowo i wiesz, a ja po prostu zarzucam jakąś czwórkę, że w ogóle nikt nie wie, o co kaman, ja zarzucam, wiesz, tam... O, gdy zdarza się incydent, to pojawia się konfident, wiesz, ja po prostu to... To jest trochę memowe, trochę fajowe. No wiadomo, słyszysz słowo incydent. Ej, rapujemy coś? Słuchamy, tak jest! No dawajcie, kurwa. Dobra, słuchajcie, przesuniemy się trochę w lewo. Tak jest, idziemy. Kto w lewo, co w lewo? Ginger, będziesz sam w kadrze. Nie, chodź ty też. Nie, no co będę robił? Tylko, klaskam, nie, no dawaj. Nie, poważnie. To ten... Teraz możesz coś animować, Mordo, publiczność na czas przestawienia się. Chodź jeszcze bardziej w prawo, będziesz miał zasięg do mikrofonu. Bo tu woda. To jest coś pięknego. Dobra, zobacz. O, jednak skarbowo. Ja. A ja wiem. Dobra, by the way, muszę wam powiedzieć, że Studio Rap News, realizacja, całe studio jest na tak ogromnym poziomie, że ja wszedłem tu i po prostu nakichałem swoje... Pozazdrościć. Wyszła mi, kurwa, gula w chuj. A słuchawki? Już ci daję. Jest tu, panuje tu pełen profesjonalizm, jest zajebista atmosfera. Jezus, jak nie byliście jeszcze w Rap News albo nie wiecie, o co chodzi, to obadajcie to gówno. Oglądajcie, śledźcie, followujcie i w ogóle. To byłby grzech. Yo. Zaczniemy od Top MC, co? Top MC jest taki plik tam, dobra, nie? Jo. Dobra, weźcie tą wodę stąd. Nie, okej. Okay. Weźcie tą wodę stąd. I ty masz Majka. Barabam, bam, Barton. Tyle jak masz Shandong. Raz, okej. Okay. Słyszysz się dobrze? Tak, jest okej, okay. Jeszcze z beatem bym chciał teraz, się usłyszeć. A teraz? Jest dobrze, jest cool. Perfekto! Yo. No, w ogóle nie włączyliśmy telefon do was, ale potem włączymy telefony, każdy będzie mógł zadzwonić będzie opcja porozmawiać, tak jest. Za jakieś pytania, dokładnie. Lecą świrusy. Lecą. Dobrze chłopaki robią. A co będziemy rapować? Top MC. A co najpierw? Top MC lecimy, tak? Jeszcze ta, bita nie słyszę. Tak. Zaraz usłyszysz. Ale tam jest wielki top za twoją głową. Ty. No widziałem. Ale to jest Top MC czy top? Top MC. Ten kawałek to Top MC. Yo. Dawaj, mic check. Raz, dwa. Yo. Mnie bitu troszeczkę. Yo. Ej. Yo. Ej. Top MC. Sprawdź jak chodzi na Drop MC. 06 Hip Hop MC. Yo. Ej, yo, Rap News. To jest Mordor Music. Zrób ci pierdolę o was! Yo. Ja, pula. Yo. Come on, lecimy z tym. Kto? Top MC. Sprawdź jak wchodzi na Drop MC. 06 Hip Hop MC. Cały czas non stop MC, ale zawsze jest top. Zawsze jest top. Top MC. Ejo, Rap News! Yo! Yo!
Różne drogi, różne cele w życiu sprowadzają ciebie ciągle na manowce. Nowe wydarzenia, nowe wieści i nie chodzi tutaj tylko o pieniądze. Co by się nie działo, dalej stoję pewnie z ziomalami, sobie dalej szpące. Jeszcze chwilę temu nie wierzyłem, teraz wiem, że Mordor już namieszał w Polsce. Wielu MC stoję bana wiocha, nie chcę uczestniczyć w takiej szopce. Nie mam jak niektórzy kumple, ale flow to leży gdzieś wysoko w topce. W ogóle się nie spinam tym, co robią inni na tej scenie, dalej robię co chcę. Jadę z tym na drugi koniec kraju, robię swoje, potem grube joje kopce. Mordoru proporce, wydzwoń mnie jak szukasz pro MC. Flow i beat, idealne proporcje. Dobry technik zna swą profesję. Nie pomogą żadne protesty, ja już dawno miałem projekcję. To nie jest nuta pod prosecco, to jest czysta skupka na projekcie. Ty chcesz zmienić coś, ale nie kumasz podstaw. Nie kumasz slangu, nie kumasz postaw, nie kumasz zostaw. Mówię o wersach, nie mówię o lajkach i postach. Sprawdzaj, kto na cyferze znów sieje po strach. Droga od zajawki po fach, styl co wyrastał na blokach. Teraz to lata po klubach jak woda i feta i łycha i koka i pix. Soda, DJ zawija i gra to od nowa. Gunfinger wisi ciągle w powietrzu, jak nakazuje kultura basowa. Nawet jak się nie stanie masowa, ja to dalej będę trenował. Będę dalej jechał pod beat, bo jestem top MC, ej kto? Kto? Top MC. Sprawdź jak wchodzi na drop MC, 06 hip hop MC. Cały czas non stop MC, ale zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, zawsze jest top, zawsze... Yo, kto? Kto? Top MC. Sprawdź jak wchodzi na drop MC, 06 hip hop MC. Cały czas non stop MC, ale zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, ja mam styl co jest szalony, Joe jest palony. Pierwszy co zabrał, grałem na salony. Grze się układ z salony, zbieram tysię, czekam na melony. Styl jest chwalony, wypite galony. W klubie tapsy, kreski, balony. Wolę bonga, lówki, gibony. Gram za hajs, nie talony, lecę maratony. Na fliperach rekordy i żetony. Zjadam MC jak batony, bo to są matoły. Mój ruch matowy, się nie błyszczy, matowy. Nie wiem co na to wy, cały czas gotowy. Rozjebać to po to, by pokazać styl, sposoby, że układ głosowy, odkąd szedłem do gry. Jeszcze wcześniej pirackie CD, możesz sprawdzić se moje CV, możesz sprawdzić na CCTV, ale nie możesz nic powiedzieć mi, bo ja to kto? Bo ja to kto? Bo ja to top MC, ej kto? Kto? Top MC. Sprawdź jak wchodzi na drop MC, 06 hip hop MC. Cały czas non stop MC, ale zawsze jest top. Zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC, zawsze jest top, top, zawsze jest top. Top MC. Yo, yo, yo. Dawajcie jeszcze jeden, ale... Majki, czy ty Majki nie podbijasz, tak? Majki, nie podbijasz, tak? Stary, słuchaj. Jak sorry, ja mam słowa zapisane na każdym koncercie, to podbijam wtedy, nie? A, to ja wyciszam ale twojego naprawdę... Majka, ja myślałem, że ty tu coś też podbijasz. Mordziaku, naprawdę. Jak mam przyszło to, do występu, mam, to nie masz tego mam to medyczne schorzenie, które polega na niezapamiętywaniu tekstu, którego przesłuchałem 500 razy, nie? Dobra, lecimy dalej. Co teraz, co teraz, co teraz? Może Black Dub zagrajmy. A może tak? Black Dub tak no, dla... Włącz Black Dub, bo jest bez nawinki. A to jest fajne... Włączmy beat Majkiego, posłuchajmy Majkiego. Masz ten plik tam? O, Black Dub, Black Dub. Włączmy Black Dub i wracamy na ogień. Dobre nastawienie. Kurde, słuchaj strasznie, że mam zajechany głos. Ja pierdolę. And today, this is my favorite tune. Pull up that, that is my favorite. What is that called, Tom? Kurwa mać, jeszcze jutro znowu jest koncert. It's just a black thing. It's just a, it's a dub and there's nothing. Listen, that tune. Yo, listen. That's my favorite tune today, surely. Co to? Ej, ej. Dobra, dawaj ten beat. Dawaj ten beat, lecę na nim. Dawaj, lecisz, lecisz. Ej, yo, ej. Ginger, Mordor Music. Siedem, jedziesz tu. Rap News Studio. Dawaj Mordo, dawaj Mordo, dawaj Mordo, dawaj Mordo, Mordor Flow. Ej. Ej, ej. Yo. Ej. Studio, scena i biuro, chore rzeczy dyktuje pióro. Co? Co dzień świętuje uro, urojenia to taki urok. Uro. Nie ma opcji na urlop, ciągle nawijam jak murlok. Środek miasta jest noc, ja idę odpierdalam moonwalk. Paliłem moonrock, skład jak Watson i Sherlock. Co? Dawaj steki i merlot, styl klasyczny jak Belton. Co? Miałem sen tak jak Elton, a w nim hajsy jak Elon. Co tam i elo elo, w głowie zostało memento. Dobra, dawaj następny mordo. Dajże wody tu jeszcze się napić. Let's go! Dawaj następny kawałek, pojedziemy ogień. Dym, 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 dym. Skąd myślisz, dym, dym, dym.
wow. Czasem im, czasem pim. Ważne, że tracę zasięg z tym, o kim nie chcę myśleć już więcej. Więc to kręcę na prędce. Oczy zalewa czerwień, nie kroczy za mną już ten cień. Co lecimy? Ogień. Dawaj ogień. Ogień. Ginger, Mordor Music, Rap News Live Studio, tylko u nas takie rzeczy każdy czwartek i nie tylko. Ej. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę pod wideo. Ginger, lecisz z tym, pokaż im, kurwa, pokaż im! Słuchasz teraz mój repertuar, twoją muzę wrzucam w rezerwuar. Tobie mówię tylko o rewuar, zawsze blisko tam, gdzie trotuar. Patrzą na mnie, ale za kuluar, każdy nosi tam swój okular. Studio to jest mój rytuał, Sensi Mila to jest mój wiktuał. Nawet nie liczę, że będziesz kumał, bo ciągle słuchasz komunał. Jebać psy i jebać trybunał, będę gadał, choćbym kurwa umarł. Pokaż, który to tak będzie umiał. Pokaż, który to tak składa jak ja. Pokaż, który takie stilo tu miał. Jarasz piroman, do tego szklanka lodu i Morgan. Bity gra Mikey, nie Logan. Polski grind to slogan. Mieszkam na ziemi pogan, chcę być legendą jak Hogan. Potrzeba mocy jak Conan, bo wiesz, że meloman. Styl, który świeci tak jak fosforan. Tylko kiedy jest na to pora? Nie zakopuje to pora. Walczy z buntem pokora, albo to tylko przekora. Wjeżdża Kary Pakora, wjeżdża Kasz od Pakola. Wydałem więcej hajsu na stricie niż ty na furę i na sikora. Ogień. Sprawdź co dzieje się, kiedy robimy ogień. Ogień. Dobry wieczór, Rap News. Yo, dajesz. Psychodela, czas na przygodę. Czas na walkę i czas na zgodę. Jest czas na czyny i czas na mowę. Kocham stare, ale czas na nowe. Zrobić wszystko to czasochłonne. Miałem wizję, ale płonne. Robię swoje, ja nie skomlę. Ze mną są osoby skłonne zrobić więcej niż tylko drobne. Moje wersy zawsze chłodne. Ulice miasta, grasu głodne. Indoor i uprawy wodne. Yo, sorry, ej. Moje gardło już jest dojechane totalnie. Yo. To był Mordor Music, Rap News Live Studio. Yeah. Come on. Jest, kupujcie płytkę, folię, Mordor CD. Kasety, naprawdę, tak jest. Zamienij się w Robocopa. Nie, Mordo, piona, sztos. Naprawdę. Mamy to. Szacunek, kurwa. Mamy Mordy. To, zajebiście, dziękuję. Panowie, wbijajcie tutaj, ale przyjdźcie zaraz do nas, wracajcie na fotel gościa tak zwany, tak? I tak jest, i zapraszamy kolejnego człowieka. Weźcie swoje szklaneczki. Pewnie. Który ma nam do przekazania kilka fajnych informacji o swojej. Teraz przed państwem. Zróbcie na niego hałas. Teraz przed państwem Prykson i DJ Cheddero. Okej. Grubemu zawsze coś pod nogi. Mamy to! Dojebał! Witam. Krzesło jest całe. O, tak? Czekaj, a może tego Majka nie? Może ja mu dam... To leci? Nie leci. Nie. Dobrze jest. Dobrze. Jeszcze nie dobrze. Leci wszystko. Leci. Cały czas jesteśmy. Mordeczka. To co wy nie oglądaliście? Dobrze, oglądaliśmy. Nie oglądaliśmy. Dobrze. Tak jest. Siemano, mordy elo, wszystkim na czacie. Witamy wszystkich słuchaczy i oglądaczy Rap News. Prykson Fizz, DJ Cheddarak. Yo, witamko. Git. Słuchajcie, fajnie, że jesteście z nami. Drodzy widzowie, czekaliście, widziałem na czacie, pisaliście, kiedy Prykson jest i on. Jest też z Cheddarakiem, DJ-em, którego znać powinniście już dawno, mordeczki. Obecnie zna go już cały świat. Nowika taka jak myślę, wiesz. Myślę, że jest bardziej znany na świecie niż w Polsce. Jak przed grubym fajtem zapowiedź poszła. No DJ, i co panowie, jak podobała się nawika kolegów tutaj wcześniej? Dobrze, Mordor Music, Mordzia, to jest firma. Czy Prykson na takich podziałkach by coś podziałał? Mordzia, na takich podziałkach w 2010 roku już działałem. Kurwa, ryju! Naprawdę, mixtape Bracia Grime, polecam sprawdzić na YouTube. Było coś takiego. Także kiedyś coś takiego zrobiliśmy właśnie tutaj z chłopakami z Mordoru. No. Nawijaliśmy o tym, ale nigdy to nie było na taką skalę jak chłopaki, nie ma co ukrywać.
Zresztą ja nigdy, w sensie był taki czas, kiedy, że tak miałem mocny romans z basowymi historiami, ale minęło to bezpowrotnie. Rozumiem. I czemu? Rozumiem. Czemu w takim razie? Jakby, kurczę, po jakimś czasie mi się to znudziło i jakby wróciłem w 100% jeszcze mocniej do korzeni po prostu swoich, nie? Okej. Okay. Tym, czym jarałem się od samego początku tak naprawdę. Wrócił do korzenia. Czyli to pewnie troszeczkę tak, jak myślę, że cały rap niedługo według mnie tak pójdzie w tą stronę, mam że taką, stary na mam pewno taką będzie, cichą wiesz, nadzieję. Będzie powrót do mam tego, żeby raper nadzieję, potrafił rapować, żeby DJ skreczował. I żeby jakby wszystko wyglądało tak jak na samym początku. Oczywiście, nie możemy zapomnieć też o innych elementach, bo jesteśmy graczami, którzy wspierają całą kulturę hip-hopową, więc i graffiti nie może zabraknąć, i DJ-a, i beatboxu oczywiście. B-boy. Nie, to według ciebie jest dead. Nie, ja przecież... Mordzia, ja, powiem ci tak, ja jeżeli mainstreamowe rapowe media i hip-hop jeżeli jest hip-hop jest martwy, jeżeli hip-hop is dead, to mów mi hip-hop zombie, Mordzia. A, było tak, jak najbardziej. I, ale, że tak powiem, to... Macie poczucie czekaj, takie... Daj bo... teraz ja coś powiem. To, że tego hip-hopu nie ma w mediach, nie znaczy, że go nie ma. Ja powiem wam więcej. Jego jest jeszcze więcej niż był kiedyś, tylko jego nie zobaczycie. Zobaczycie go na obrzeżach tylko. Czy jest trochę to niesprawiedliwe, że hip-hop czekał tyle lat w Polsce, nie mi to żeby oceniać przebić zupełnie się i być tu, gdzie jest, ale już dotarł tam sam rap już bez hip-hopu? Nie mi to oceniać. Ogólnie rzecz biorąc, zauważcie, że we wszystkich mediach, we wszystkim, że tak powiem, w całym mainstreamowym świecie hip-hop jest spychany na margines totalny i mówi się tylko o rapie, robi się listy 100% hip-hop w numerach, o których umówmy się, tam hip-hopu to nic nie ma związku z żadnym hip-hopem, nie? Więc tutaj jest takie małe misunderstand z... Więc no tak to wygląda niestety, no ale nie ma co z tym dyskutować, taki jest czas, taka jest historia, to jest Polska, takie są czasy, nie ma z tym co dyskutować. O. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z Gingerem i on mówi, słyszy jakieś hasło i od razu coś ma w głowie przez hip-hop zryty łeb, to on powiedział, to jest Polska i co ja chcę powiedzieć? Nie, elegancja Francji. Otóż to, kurwa, dokładnie. No, no tak, to też tak jest klasyczny tak tekst, tak jest. Natomiast rozumiem, Prykson, że ciebie byśmy mogli spokojnie nazwać hip-hop ultras. Zależy w czyjej nomenklaturze chcemy się poruszać, ale jeżeli mówimy hip-hop ultras, w zasadzie hip-hop, bo wiesz, hip-hop ultras można rozumieć w różnym, wiesz, lubię hip-hop i chodzę na mecze na przykład, tak? Ja nie mam nic do czynienia ze sportem, zresztą widzicie chyba, więc hip-hop ultras rozumiem jako taki hardkorowy po prostu fan hip-hopu i ten, no to tak, można tak to nazwać, wydaje mi się. Nie no, myślę, że tutaj nawet nie mamy co się zastanawiać, jednak klipy u ciebie również bardzo dużo dają hołdu i dla całego jakby motywu writerskiego i tak dalej, więc tak. No w ogóle mówię. Tak, no bo na tym się wychowałem, to jest całe clue tego wszystkiego, dlaczego tu jestem. I tak dalej, i tak dalej. No dobra, mordo, ale też jesteś stosunkowo młody, więc fajnie się nurkować tam, wiesz, w tych wszystkich oldschoolowych raperów i w ten prawdziwy, brudny sound i MF Duma i Guru i tak dalej. I wiesz o co chodzi, ale no chyba żeby też tworzyć dziś i docierać jakoś do ludzi, nawet jeśli twój styl nie jest taki mainstreamowy, fajnie wciąż szukać jakiejś świeżości, czegoś, co jest takie nowe, co przyciera jakieś szlaki. Ale wiesz, to, że ja robię coś w starym stylu, no, nie znaczy, że to nie jest świeże, ziomek. No to gdzie ty? Ja ci proszę opowiedz, bo są twoi fani tutaj na czacie. Ale oni gdzie, też pewnie gdzie by chcieli... szukam czego? Inspiracji czy co? To jest banalne pytanie. Muzycznie jakby, kto jest odpowiednikiem dzisiejszego, wiesz, Wu-Tangu starego, to dzisiaj kogo może posłuchać? Słuchać tak, jakby kto... Ja ogólnie słucham mieliśmy Joey Badassa, grubo zakrojonej sceny undergroundowej ze Stanów, tak? Czyli wszystkie pochodne Griseldy, raperzy z Buffalo, raperzy z Toronto, Falcon Outlaw, Danielson, Estinac, Al Divino, kurczę, Nems, na maksa bardzo dużo. Bardzo dużo raperów, którzy robią bardzo, bardzo fajne hip-hopowe rzeczy i w zajebistym stylu. A powracając do poprzedniego pytania, nie mam takiej potrzeby, bo moja muzyka nigdy nie miała być masowa i nigdy nie miała być produktem, tylko to jest coś,
czym się jaram, to jest część mnie, moja dusza, którą oddaję, kurwa, wam, tak? To nie jest żaden produkt i to nie chodzi tu o sprzedanie czegoś. I jeżeli pytasz o to, wiadomo, jak każdy człowiek, chciałbym zarabiać pieniądze, żyć godnie i tak dalej, ale czy pytasz, czy mam się rozkraczyć przy tym, żeby taki być? Nie, nie sprzedaję swoich ideałów, mam jakieś rzeczy, które po prostu robię od, kurwa, 20 lat, stary, praktycznie. No i to robię, nie? I tak to wygląda. Jestem prawdziwym renegatem i banito. Funku. Tak to wygląda. Ale nie chodzi o to, że jestem tutaj, kurde, postacią tragiczną. Nie, po prostu robię to, co kocham i tyle. Ty to albo bierzesz, albo nie. Ja z tym nie dyskutuję też. Nie no, słysząc ciebie, od razu mi przychodzi na myśl właśnie Włody, z którym zresztą niejednokrotnie już się przecinałeś. I który też się wspiera. Tak jest, dokładnie. Tak, wspiera mnie mocno, szacun, pozdróweczka serdeczna. Zawsze mam wielkie wsparcie od Włodka. Produkował ci przecież wykonawczo twój pierwszy legalny debiut. Włodek też był taką osobą, która mocno we mnie uwierzyła, nie? Która we mnie, że tak powiem, pchnęła jeszcze więcej zajawy i zobaczyłem, że to jest odpowiedni po prostu tor, w którym się poruszam. Bo miałem w pewnym momencie taką rozkminę, czy to jest warte tej mojej pracy całej, tak? Ale później się okazuje, że jest warte, tak? Bo taka osoba, legenda mówi, kurwa, ziomek. Ja mówię, stary, czy to jest dobre? Ja mówię, kurwa, ziomek, to jest dobre w chuj, o co ty mnie pytasz, wiesz, rozumiesz? Więc ja, słysząc tak, mi wystarczy po prostu, nie? I po prostu robię swoje. I tyle. Dlatego, kurwa, zamawiajcie preorder nowej płyty do chuja. Żebym mógł iść na dietę sokową. Oto przez was będę gruby. Właśnie. Tak jest. A preorder znajdziecie na stronie mysitcom.pl. Tak jest. To jest, pozdrawiamy serdecznie. Można, a co to jest mysitcom? Właśnie, o, właśnie, o, właśnie. Obiecane. Facula, pokaż stół. Uuu, a więc teraz bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Że tak powiem, bleteczki, słuchajcie, wszystko, czego będziecie więc potrzebowali. Mamy masę gadżetów. Dla kolekcjonerów. myseed.com.pl tak i tam dokładnie też tak znajdziecie preorder mojej najnowszej płyty. Śmiało, bletkami, kraszerkami, tak oczywiście. Będziemy je dorzucać do paczek w naszych konkursach. Tak jest, bierzcie udział o, tu w konkursach. Nasiony, fajne, tu jeszcze są kolekcjonerskie nasionka. Wszystko jest, zajebiste tak jest. Promo. Po jednym powijam. Tak jest. myseed.com.pl. A co to za biznes, gdzie jakiś sklep macie internetowo tylko, czy jest coś stacjonarny? Nie, jest sklep stacjonarny, otworzyliśmy sklep stacjonarny Arkuszowa 177, o ile nie przekreślić cyferki, ale chyba tak. I, tak jest, 177. Dokładnie. I posiadamy tam różne akcesoria dla kolekcjonerów, nasionka wszelkiej maści. Mamy swoją markę też, także jest co tam sobie wybrać, żeby ładnie na półeczce stało. Także upryksona zresztą chyba też będzie dodawane do preorderu. Tak, 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 dokładnie, do preorderu. Także tym bardziej warto do preorderu dla ludzi, którzy są kumaci, do preorderu macie super dodatek, super właśnie takie kolekcjonerskie nasiono, specjalnie, że tak powiem, moje ulubione, razem ze specjalnym brandingiem. Także tak, polecam serdecznie zamawiać tak, właśnie preorder tak, tak ze strony myseed.com.pl. Szczególnie, że jakby ludzie tak sobie potrafią ponarzekać czasami, o drogo, drogo. No tak, ale dostajesz na przykład takie nasionko, ludzie nie wiedzą ile kosztuje. No a to też są koszta jakby to powyżej 40 zł, wiesz, nasionko, nie? No to tak, jakby... No dlatego mówię, jak ktoś jest kumaty, to ktoś jest kumaty. Nie ma co tutaj wchodzić w animozy. Właśnie, i to też się wraca do tego, co powiedziałeś. Jeżeli chodzi o słuchaczy i robienie rzeczy, które mają mniejszy może zasięg, czy mniej odbiorców. No ja na przykład powiem tak, ja zajmuję się DJ-ką od paru dobrych lat i można powiedzieć, że DJ-ingu marzy, skreczy nie ma, no tak, ale tam, gdzie pojadę robić warsztaty, zawsze jest zainteresowanie i ludzie są po prostu wow, ale super, chcą się zapisywać na lekcje, zapisują się na zajęcia prywatne, indywidualne, robiliśmy skrecz sesje w Warszawie i jakby ja uważam, że to, że nie idzie coś w mainstream, nie znaczy, że to się marnuje, bo z kolei ja cenię se słuchacza czy odbiorcę tego, który kuma i chce, a jak nie kuma, to chce to zrozumieć, a nie łyka dosłownie wszystko, co jest mu podawane na tacy. No bo co, poza tym facto... cenimy i propagujemy kulturę, tak? No pewnie, właśnie, dokładnie. Tak, no właśnie.
Nie, no wiadomo, ja też akurat wychodzę z założenia, że digging, że digging to jest jedna z tych rzeczy, która od zawsze powinna być kultywowana również wśród tych, którzy po prostu odbierają muzykę, tak? Jasne, trzeba, oczywiście, że tak. Trzeba cały czas szukać i naprawdę jest dużo zajebistej muzyki do odnalezienia. Na tym chyba też polega cała frajda, no, tak? Stary, no właśnie, oczywiście, że ale tak. Przez to, że jesteśmy w XXI wieku i teraz jest dostęp do wtyczek, do brzmień, do wszystkiego pobierania, to bardzo dużo producentów po prostu zamiast digować muzykę i inspirować się, to biorą wtyczkę i fajnie, tak, fajnie jest zagrać coś z głowy, ale jednak... Ci producenci, kurde, 30-40 lat temu, no to oni nie słuchali tylko rapu, oni nie słuchali tylko innych kolegów z innego tak kraju jest. I się inspirowali, o, fajny beat zrobili. Nie, oni słuchali jazzu, oni słuchali muzyki disco, oni słuchali... Oczywiście, no funk, funk i tak dalej, przecież to są w ogóle korzenie tej muzyki. Korzenie, tak? Dokładnie, ale najważniejsze rzeczy, o których nie możemy zapominać. Ale myślę, że funk w Polsce, no nie wiem, mieliśmy Andrzeja Załuchę, który nie, no. Dla mnie był totalnie królem funk. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma czegoś takiego jak polski funk. Ale nie ma czegoś takiego, no. Jest, że tak powiem, są chyba trzy jakieś kompilacje, kawałków wybranych przez Papa Zura, chyba taki DJ, jak dobrze pamiętam, i Bern Reynolds chyba. Czy wiesz, bo u nas też był pewnie zrobili problem, selekcję że wszystkich funki u nas no tak, ale, znane, ale takie nie? Czysto funkowe jakby zrobili trzy kompilacje, więc tam nie wiem, jest ile, 60 tych numerów, kurwa, czy 55, wiesz. No. Więc tak to wygląda, ale to są zajebiste numery i polecam wam to sprawdzić, bo jest sztos, nie? Tylko nie tnijcie z tego, bo, bo prawnie będzie po chuju prawdopodobnie. Ale Jarecki Grubson na przykład, oni bardzo dużo, bardzo tak, dużo. Tak jest. W ogóle Grubson dla mnie jest takim artystą, który robi i dramy, i mocno trapowe, i kurczę oldschoolowy hip-hop, i trapowe brzmienie. Nie, no pewnie, to jest funkowe, akurat gość, który wachlarz inspiracji i tego, co, czego na co dzień słucha, na pewno musi mieć po prostu... No tak, no kupujesz płytę i to nie ma, że to jest płyta hip-hopowa. Tak. No nie, to jest płyta bardzo szeroka i dlatego on ma tam więcej niż 10 numerów. No dobra, w takim razie, jeżeli już możemy wrócić do naszych tematów, to come tak, back. Powiedz mi, Pryksoniku, drogi mój, jak będzie brzmiał Stoner 3? Czy to będzie kontynuacja tego, co dostaliśmy na jedynce i dwójce, czy jednak chciałeś troszeczkę zmienić formułę? Na pewno każda część się troszeczkę różni od siebie. Na drugiej części można było już usłyszeć brzmienia, które będą głównie na trzeciej, tak? Czyli no ogólnie klimat grizzeldowy, że tak powiem, jakbym to tak miał jest. Nazwać. Czyli taki, jakby to powiedzieć, rap 90sowy, kurwa, na sterydach, o. Więc mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o brzmienie. No bo nawikowo raczej tu się dużo nie zmienia, tak jak pewnie. Zwykle. Jakbyś nam jeszcze mógł w ogóle powiedzieć coś na temat samego... producenta nowej części. Kim jest w ogóle Kuzyn? No bo myślę, to jest że to super są, historia. Jakby... Kuzyn jest, kurczę, mega utalentowanym beatmakerem i graficiarzem z Częstochowy. Pozdrawiam serdecznie, Kamil. To wyszło tak, że tak naprawdę dostałem, kurczę, paczkę bitów od niego jako chyba druga osoba, której w ogóle puścił bity, tak? I ja jak usłyszałem tą paczkę, to mnie zmiotło, kurwa, z planszy, nie? I mówię, ziomek, mówi, ale jak to? O co chodzi? Mówi, no słuchaj, ja dopiero zacząłem i tak dalej. Nie chciałbym w ogóle, żebyś mówił komuś, że coś wiesz, tylko tak sobie po cichu, żebyśmy działali, tak? No i nie wiem, w miesiącu zbierałem pewnie te wszystkie bity, a numerów jest ogólnie 7, ale bitów wszystkich, które on wyprodukował, jest z 17 tam pewnie, albo z 16, bo numery mają takie jakby, numer jest, płyta jest na zasadzie z takiej audycji jakby zrobiona, tak więc wszystkie te skity wejściowe i zejściowe są jakby na bitach, na takich lupach, które on też produkował, nie, więc stworzył cały ten klimat, wiesz, tej płyty, więc no... Totalnie dojebana historia, zwróćcie na niego uwagę, Kuzyn będzie działał teraz kilka ciekawych projektów z takimi różnymi graczami jak Tuwim na przykład, nie wiem czy słyszałeś, polecam też serdecznie. No i tak to wygląda, a co do płyty jeszcze, to bardzo jestem, kurczę, rad, że udało się do numeru zaprosić takiego gracza, który się nazywa Falcon Outlaw z Toronto, z ekipy No Face Crew, który zrobił 3 płyty z Camouflage Monkiem, czyli głównym producentem Griseldy, głównym producentem tych wszystkich ich hitów tak naprawdę, więc gościem jakby, że tak powiem, z pierwszej ręki, więc super, a poza tym bardzo, bardzo fajnie się dogadaliśmy, jest to numer też z Włodim i z Pękatym, więc dzieje się tam istny rozpierdol. Rozjebane.
Także jest... I oczywiście Needle Work Scratch Crew na katach. Oczywiście, Needle Work Scratch Crew na katach i kręciliśmy też klip do tego utworu, także pojawi się też. A tak w ogóle jutro też premiera drugiego klipu, więc polecam na kanale Włodiego, wjeżdża jutro o 13:00 nowy sztos. Bu! Pozostając już troszeczkę przy temacie kolegów, którzy odpowiadają za skrecze, jakie to jest w ogóle uczucie mieć na płycie ludzi, którzy są wicemistrzami świata w swoim fachu, bo myślę, że powiem to ci tak, Mordzia, to być... jest... Ja tak sobie pewnego dnia tak to do mnie dotarło, stary, wiesz, że ja po prostu, jak oni wygrali wtedy, oni, wiesz, wygrywali już chyba w wcześniejszy rok, też my w Polsce wygraliście. W Polsce wygraliśmy piąty na świecie rok więc wcześniej. Wiesz, to już wcześniej jakby było w mojej świadomości, ale to, że oni zdobyli drugie miejsce, powiem ci, trochę też mnie rozjebało i... No Mordzia, co mam powiedzieć, jestem dumny w chuj, nie? Że ludzie, z którymi mogę współpracować, robią takie rzeczy zajebiste, nie? No i to jest piękne, stary. I wiesz, niech to idzie. Jaram się tym, że wiesz, że spotykają się, robią z zajawa, słyszałem ich próbę nowego seta, stary, to jest taki rozpierdol, że no siedzisz wklejony w fotel, stary, i słuchasz tego po prostu z otwartą gębą, a jak oni jeszcze robią to na żywo, stary, no to jest next level shit. Tak. Goście, kurwa, z innej galaktyki, nie? Właśnie, chciałem od razu spytać, jak to w ogóle wygląda, czy to jest na takiej opcji, że na przykład, jeżeli ktoś ma swój klub, może do was wykonać telefon, dzwoni i sobie, że tak powiem, zamawia całą trójkę, żebyście wspólnie zrobili całą taką imprezę, no tak, od początku tak, do końca. I mamy normalnie ofertę, którą bardzo chętnie wyślemy, jeżeli się do nas odezwą, także zapraszamy do kontaktu. Tak, my gramy normalnie imprezę we trzech. Rok temu zagraliśmy bardzo fajną imprezę przed zawodami właśnie w stoczni. Naprawdę to jest kozak, bo jednak teraz ciśnięcie imprez, gdzie jedną imprezę 6 godzin ma zagrać jeden DJ, no to po tej trzeciej godzinie już wysiada, a po czwartej godzinie to już jest takie dobra, no to trzeba to dopchać do tych 6 godzin. Da, a później mówią, że DJ na amfetaminie tak lata. Jest, że tylko on się bawił. Tak. I laserem z oczu, jak Superman ciśnie. Da, ja się tylko poślizgnąłem na skórce, kreska była na ziemi, tak wyszło. Nie, no, ale mi ostatnio te filmiki, że przypadkowo. Tak, przypadkowo. Konsolę. Przypadkowo konsolę włączyłem i zasnąłem do 6 rano, wcisnąłem. Nie, no ale tak, tak samo showcase'y, bo to też jest taka rzecz, imprezy imprezami, DJ zagra imprezę, super, nie każdy DJ zrobi ci showcase, nie, jakby my możemy wbijać, robić 15 minut showcase'u, 30 minut showcase'u, czy na eventach firmowych, czy na właśnie festiwalach, czy na weselach. Tak. No, i to jest skill, to jest skill, a nie kurwa start, stop, tak, nie, no, pewnie, że kurwa przyjeżdża, sorry, że ci tak, przerwę, no, ale no kurwa trzeba o tym powiedzieć, przyjeżdża kurwa jeden z drugim start, stoper, kurwa, w znanych, kurwa, fejmowych, tak, kurwa, graczy. I ja kurwa patrzę, jaki on ma skill, no to ja go kurwa zajeżdżam na samym graniu, skreczowaniu, ogóle... czymkolwiek, bo on nawet nie skreczuje, bo nie wie, co to kurwa jest. A Ryku skreczuje, nie? To no też jak Peja, Rychu Peja też. No tak, widziałem, nie? No i szacun. Ogóle... Szacun w ogóle nie dla Rycha. Tak, dokładnie. Przede wszystkim szacun dla Rycha za wkład w kulturę i propagowanie tego, stary. Gość ma po prostu taką wiedzę, że możesz z nim pogadać, kurczę, o wszystkim, nie? A robi trochę newschoolowe teraz rzeczy, a czai wszystko, chłopiec zajechał, by nas wszystkich wiedzą swoją pewnie, kurwa, 4 razy by nas okrążył, nie? Więc wiesz, to jest zajebiste, background, tak? Wiesz, to jest też jedno, co mogę ci powiedzieć jeszcze a propos zawodów i co zauważyliśmy, to z latami ludzie w ogóle jakby odeszli od startowania i trochę to jest smutne, bo jednak te zawody sprawiają, że ludzie się boją być obserwowani bądź oceniani, a de facto to daje mocnego kopa i to daje jakby naprawdę... Jest taki ucisk na klacie fajny tuż przed zawodami. Teraz 2 lipca będziemy w Myślenicach, nie? No i w tamtym roku startowałem też w skreczu ja i zająłem 3 miejsce w Polsce i powiem, że samo wystartowanie w skreczu, połowa stresu od razu w dół. I jak zagraliśmy show, to dużo fajniej mi się to grało i tak dalej. No wiadomo, kurde, następne doświadczenie. No ważne, tak, nie? tak. A też jakby sam fakt, samemu jedno, ekipa, no to już nie jest tak, że tylko ty możesz zrobić błąd, tylko ten błąd może zrobić 3 osoby, więc jakby szansa na wypierdolkę na takiej akcji jest większa, więc to też musi być bardzo dobre zgranie jak w zespole, no bo musimy działać jak zespół, musimy też mieć ten feeling, który ma zespół, jak jeden zwolni, to nie może być, idziemy dalej, no nie, kurwa, wszyscy muszą się dostosować i tak dalej, a teraz jak jeszcze czwartego ziomka dobraliśmy. Jak dużo w ogóle macie prób, jakby tak według ciebie roboczo godzin, że tak to nazwę, ile to w ogóle wam musi zająć, żeby set był do perfekcji. Za mało. Ale jeżeli chodzi o zrobienie, to bądź z roku na rok my się mega rozwinęliśmy w tej robocie, bo tak jak na przykład pierwszą rutynę, jak pamiętam, jak robiliśmy jeszcze, jak mieszkałem na Długiej,
no to pomijając fakt, że w tydzień, kurde, przejaraliśmy, kurde, stawu tyle, że ja pierdolę, a druga rzecz, że z roku na rok ja się też rozwijałem, jeżeli chodzi o sprzęt, chłopaki też się rozwijali i my doszliśmy do takiego momentu, że zamiast wcześniej niby komponować, później bez żadnego schematu, że nie wiesz, czy teraz ślady renderować, czy teraz ustalać kto co gra i robi wszystko na bieżąco, tak w tym roku na przykład najszybciej ever wyprodukowaliśmy w ogóle rutynę, bo były już przetarte szlaki i co to jest rutyna? Krótki schemat. Co to jest rutyna? Już mówię, co to jest rutyna. Rutyna to jest 6-minutowy utwór skomponowany na zagranie na gramofonach. Na żywo. I gramofony są normalnie instrumentem w odpowiednich rękach odpowiedniego turntablisty, to jest instrument, także w momencie, w którym sobie skomponujesz taką rutynę, możesz ale to bardzo ja muszę to porównać, nie wiem, co to jest riff gitarowy, to jest rutyna, nie, już ci mówię, na gramofonie, długie solo gitarowe. Na gramofonie jesteś instrumentalistą, jakby jesteś multiinstrumentalistą, bo taki sample, jaki se dasz, no tak, tym samplem każdy może imitować instrument. Grasz bębnami, no to jesteś perkusistą, więc musisz myśleć jak perkusista. Grasz gitarą, więc musisz myśleć jak gitarzysta, żeby to wybrzmiało tak jak gitara. Grasz na klawiszu, to też te hamondy na przykład musisz zagrać tak, żeby to brzmiało tak jakby gościu na klawiszu grał. I to też jest inne, inaczej to skreczujesz, inaczej to wypuszczasz, dlatego tak bardzo, bardzo ważne są treningi i ćwiczenie. I w tym roku, powracając do tego, pytałeś, jak my to robimy, jaki proces i tak dalej. W tym roku dopiero nam się udało jakby tak w 100%, że mamy schemat robienia. Czyli najpierw komponujemy rutynę, utwór, komponujemy utwór, super, komponujemy kolejny, super, komponujemy kolejny, układamy katy. Tu u nas też jest fajne, że jakby jesteśmy fajnie podzieleni, bo ja na przykład jestem muzykiem, ogólnie od małego do szkoły muzycznej chodziłem, więc jakby u mnie muzyka, instrumenty nie są mi obce kompletnie, ale z kolei ja nigdy nie byłem takim hip-hopowcem od 7 klasy podstawówki, nie? Tak jak ja. Tak jak ja byłem od pierwszej, kurwa. No na przykład. Ale mordo, ja tak samo. Naprawdę. Chłopie, miałem, przepraszam, że ci przerwę, ale kurwa musicie to usłyszeć. Miałem kurwa bluzę Wu-Tanga, stary kurwa w 5 klasie podstawówki i baby się pytały, mówi, co to kurwa, mówisz, no, to chyba Batman jest, co nie? Ja mówię, nie, to nie Batman, proszę panią. A kurde, tą bluzę uszył mój wujas i wielkie pozdro i wielkie dzięki wujku. No. Dzięki za tą bluzę. Pozdrawiamy wujaszka i pozdrawiamy też Bulba, Włodka, tak DJ Apeka i DJ Lema. DJ Lem w tym roku wbija do nas na 4 do ekipy, więc będzie nas w 4, także to już będzie naprawdę grubo. No ale naprawdę. A wy wygraliście tam jakieś pieniądze? Gdzie tylko pieniądze? Gimy mama. Tak jest. Nie no, jakby nagrody były fajne. Nie no jasne, kurwa, na 10 polskich jenów. Nie no, na polskich zawodach każdy dostał jakby równo takie same nagrody, w sensie o tej samej wartości. Dostaliśmy winyle, dostaliśmy torby DJ-skie, które są drogie, bo ksiądz jest drogi. Tak, sponsorów, dostaliśmy Dary fajne losu, słuchaweczki dobra, i tak dalej. Na światowych plecaki kozackie dostaliśmy, także plecaki. Jakby... No ale powiem ci, że taki plecak kosztuje 1200 zł, nie? Plecaki. I jakby to jest plecak, wiesz, plecak którym... dla DJ-a to też jest inna w ogóle... Inaczej, to jest tak jak teraz. Wiesz, ja tam noszę mikser za 8 koła, więc tak, jakby z tymi plecakami. Nie mogę mieć plecaka za 300 z H&M-u, nie? Ale no. I co? Tak o podziale mówiłem. Zajebisty jest u nas podział, bo ja, tak jak mówię, ja przy muzy bardziej posiedzę, a chłopaki z kolei są mega diggerami. DJ PH, czyli Włodek, no jak on czasami wykopie jakąś akapelę, no to się chowam, nie? Jakby po prostu... On tak głową szybko koneksję ma do swojego, jakiejś swojej jebanej biblioteki w głowie, że on wydłubuje coś, czego ja w ogóle nigdy mi na to nie wpadł. Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest, serdecznie. DJ PH w Łodziu. Brr! I... Tak w ogóle to chcę tylko ci przypomnieć, Macieju, że nie otworzyliśmy chyba naszej linii telefonicznej. No właśnie teraz otwieramy audiolinię, możecie teraz dzwonić do studio, tak. Bo się wszyscy dzisiaj tak rozgadaliśmy, że w sumie tak to nie jest. Włączyliśmy, ale teraz już jest numer włączony, możecie do nas dzwonić. Jeżeli będą pytania do poprzednich gości, to trudno, pójdą feter, bo oni gdzieś sobie poszli. Ale wrócą, są i oni. Oni jesteśmy, możecie żartuję. Dzwoncie do oni, nas, możecie jest dzwonić. Numer w prawym górnym rogu się możecie wyświetla. Dzwonić. O tutaj. A jak? Tak jest. Tu. Jest. To ja jeszcze mogę skorzystać z okazji, to tak. Chciałbym dawaj, jeszcze Marcin, chwilę porozmawiać dawaj. Z tobą, Pryks, na temat tego oto tych albumu. Tych grzybów, no. Tych oto pięknych grzybów. I oczywiście musi tutaj paść to pytanie, skąd ty wziąłeś tych ludzi, którzy to wszystko wyprodukowali? Skąd ten duet IFS? I znowu to samo. To ci ludzie znaleźli mnie. Dig in the crate, myślałem. Jakoś, wiesz co, jakoś tak, żeby było śmieszniej, jechałem tutaj do tego studia kręcić tu klip z Kajtkiem, którego też pozdrawiam serdecznie. I odezwał się wtedy właśnie Mateusz, w ten dzień. I od tamtego jakby mówi, słuchaj, podeślemy ci kilka rzeczy, bo chcielibyśmy, żebyś wziął udział w naszej płycie, wtedy producenckiej, tak?
No i wysłał on mi te rzeczy, ja zobaczyłem, że są tak wygniecione w taki fajny sposób, że mówię, kurde, nie słyszałem jeszcze czegoś takiego, nie? No i jak zaczęliśmy tam sobie gadać między sobą, ogarniać, to jakby zobaczyliśmy w jakieś dużo wspólnych elementów, które nas łączy i postanowiliśmy zrobić to razem. Chłopaków jest dwóch. Tak jest, to jest duet, jak najbardziej. Tak, i jest w ogóle masakra, nie? Polecam sprawdzić IFS. Tak jest, bo to jest naprawdę IFS. Wydali... szeroki wachlarz również muzyki, bo oni robili muzykę filmową i tam jest free jazz i tam jest w ogóle... Sprawdzajcie, koniecznie digujcie. Póki co odbieram telefon. Siema, skąd dzwonisz, jak masz na imię? Siemaneczko, z tej strony Adam z Opola. Witamy. Cześć, Adam. Hello. Słuchajcie, mordeczki, ja mam dwa pytania. Tak jest. Jedno pytanko będzie do Preksona. Tak jest. Jak doszło do współpracy z Lil Dogiem? Jak wspomina ogólnie tą całą akcję? I od razu powiem drugie pytanko do Gingera. Jak sytuacja z miłym ATZ, bo ostatnio udzielał wywiadu... Ja wiedziałem, że to będzie pierwsze w ogóle, wiesz. Ostatnio udzielał wywiadu właśnie w Rap Kontenerze i z tego, co wydedukowałem z jego wypowiedzi, to chciałby się pogodzić. I pewnie znalazł nic porozumienia. Także... To kto pierwszy odpowiada? Musisz pierwszy mówić, totalnie musisz pierwszy mówić. Dobra, z Lil Dogiem połączyła mnie taka koneksja, ponieważ mocno się zajarałem ich rapem. Wtedy wychodził pierwszy single, The Four Alls. I po ludzku, kurwa, postanowiłem do nich napisać. Wysłałem rzeczy, które robię, wysłałem bity Smokina, którego pozdrawiam serdecznie też. Będę dzisiaj nawijał zwrotki na jego bicie też. I jakby dzięki, kurde, dzięki szczerej gadce tak naprawdę zrobiłem numer i z Lil Dogiem, i z Werbem. Później dostałem kontakt do Kaszmira i tak poleciałem z kilkoma jeszcze innymi zawodnikami. Jeżeli nie słyszałeś tych numerów, to polecam ci sprawdź, bo kilku tych graczy jest. Więc wyszło bardzo spontanicznie i zajebiście. Do tego miałem szansę z chłopakami się spiknąć na hip-hop campie, zajarać z nimi lolka, pogadać i no kurwa, piękna historia. Sztazi. Ogólnie. Ginger? Cały czas na mnie. Wiesz, stary, no to jest dla mnie ciężki temat. Tak naprawdę, jak mam być w 100% szczery, którego sam w sobie nie przerobiłem jeszcze. Mimo, że to już było tak dawno wszystko. Tam mam patrzeć do kamery, patrz. Wiesz, to nie tylko chodzi o muzykę, ale tak jak wcześniej mówiłem, nasz proces twórczy mocno jest zakorzeniony w jakimś stałym składzie. Teraz mi jakby no... Kurwa, wyciągacie ze mnie taki, wiesz, no ciężki temat. To tylko na żywo. Tak jest. Jest to jakaś tam rana niezagojona nadal. Co mam ci mówić, no... jesteśmy dorosłymi ludźmi, każdy robi swoje, gdzieś tam poszliśmy w swoje strony, ale jest to temat niezakończony dla mnie również. Co z tego będzie, jak to się zakończy? Chciałbym ci coś odpowiedzieć, ale sam nie umiem ci tego powiedzieć. Na ten moment no, kontaktów nie mamy i co, no, nie badamy co u siebie na bieżąco. Temat jest otwarty. Jak będą jakieś zmiany, to na pewno opinia publiczna będzie poinformowana o tym. A na razie tak to zostawię jako otwartą wypowiedź z mojej strony. Wiesz co, jeżeli mogę skorzystać, to chciałbym jeszcze dopytać, bo jak u nas był miły ATZ gościem, to wtedy padły od niego takie słowa, że według niego bardziej podzielił was brak hajsu niż tak naprawdę ten hajs. Czy ty się w ogóle z tym jakkolwiek zgadzasz? W ogóle w mojej ocenie w żadnym miejscu hajs nie był niczym. Kurwa siwy, ty, ja wiem, że ty jesteś starym dziadem, kurwa, i ty jakby przeżyłeś nie jeden rozpad, nie jednego składu i jakby ciebie takie gadki nie ruszają. Twój stary jest starym dziadem. No to też swoją drogą, ale całkiem ogarniętym. Zobacz kolejny raz o hajsie jebany gada, no, nie? Nie, zarobasz. Serio, for real. Odliczenia ma odciski. For real, hajs nigdy nie był osią naszych rozmów. Czy jego za mała ilość, czy za duża ilość? Nigdy nie, no za duża to raczej to rzadko jest problem. Ale nie, ja się z tym nie zgadzam, że nas podzielił hajs. W jakikolwiek rozumieniu tego kontekstu. Tudzież jego brak. Bo wiesz co, zawsze miałem to, że grindowałem niezależnie od muzyki i chciałem
się rozwijać w tym, co robię i mieć pracę, która mi daje pewny hajs, więc nigdy nie miałem parcia na to, żeby... No okej, może to byłoby kłamstwo, że nigdy. W jakimś momencie przestałem tak bardzo wierzyć w to, że muzyka może być sposobem na zarobienie hajsu, a zacząłem działać z robotą, która jest co miesiąc, która ci daje wypłatę, w której się możesz rozwijać i robić sobie obok tego rap, więc od dłuższego czasu nie, pieniądz jakby w tym nie jest dla mnie. I tu chciałem zapytać Pryksona, jak u ciebie, jakie jest miejsce muzyki? No, u mnie jest podobnie, w sensie ja działam dużo dookoła muzyki, mam studio i zajmuję się miksem i razem ogarniamy tutaj z Cedricem Good Stuff Entertainment, tak, więc no jest, że tak powiem, trochę kurczę roboty, więc działam około muzycznie i utrzymuję się z tematów około muzycznych. Okay, także no to props, to o tyle dobrze, nie? Zresztą od samego początku, w sensie no... Przepracowałem 2 tygodnie z pękaczem na robocie. Pozdrawiam cię, Michciu, to były ciężkie 2 tygodnie, naprawdę. To były jedyne 2 tygodnie mojej ciężkiej pracy. Czekaj, w życiu. Z tym pękaczem? Tak. Z pękaczem, tak. To była historia w ogóle. Jak będę kiedyś potrzebował pracy, to na pewno się do Michcia udam i coś tam sobie pomalujemy jeszcze. Ale kolego, bo słuchajcie, mamy cały czas widza na linii. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, no pytań chyba więcej nie mam, także dzięki tutaj. Wyczerpaliście moje zainteresowanie, także trzymajcie się i czekam. Dzięki wielkie. Kanał Rap News, pamiętaj. Jasne, pozdro. No, sprawdzę. Dzięki bardzo. Z tematów około muzycznych idzie się utrzymać, jeżeli to są około muzyczne tematy, jest ich kilka, bo z jednego to jest takie trochę stawianie na jedną kartę, możesz się wykoleić i już nie masz planu B. Także na przykład jak Pryk ma studio, coś ten, to jest studyjne dzieło. Postawiłeś wszystko na jedną kartę. No i ja na przykład właśnie... Ja na przykład też nie stawiałem na jedną kartę, też sam w studiu pracuję, potem studio swoje mam pod Warszawą, Best Vibe Studio, także oprócz tego też... Oprócz DJ-ki właśnie, to też realizacja, dogrywanie jakichś rzeczy, trzeba mączyć, bardziej, trzeba tak, mączyć. Tak, everyday hustle, everyday hustle. Jak robisz wokół, to nie, przynajmniej nie masz tak, że nagle korpo robota i muszę odłożyć zajawkę, bo muszę się skupić na... Kurwa, ja nawet przy tym biurku bym się nie zmieścił. Kurwa, człowieku, co to... Albo kurwa na tym, w supermarkecie. Ja to pyskaty za bardzo jestem. W mordzie za... Jak pyskaty skurwiel, który być może pyskaty wróci swoją drogą, bo ostatnio zmienił zdjęcie profilowe na Facebooku, więc może coś... Ale co, że pękaty? Że pyskaty. A pyskaty. Okej, pyskaty. Gra słów, że ten. Bo ty powiedziesz, że jesteś pyskaty, więc od razu, że tak powiem. Cały czas możecie do nas dzwonić do studio, numer się wyświetla. Tak, a ja teraz muszę jeszcze zadać bardzo poważne pytanie do Pryksa, bo to jest rzecz, na którą czekam od dawna, już została jakiś czas temu zapowiedziana, czyli wasz wspólny album z Włodim. Wasza wspólna epka. To jest temat rzeka. Słuchaj, Włodi nawija, że kończy płytę i zaczyna epkę z Pryksem. Ta, więc... No, już zaczynaliśmy ze 2 razy, także... Nie, no temat na razie trochę, że tak powiem, umarł. W sensie nie umarł, no, ale że tak powiem, jest w hibernacji. Każdy działa tam jakieś swoje rzeczy, jest zajęty swoimi tematami, więc jak przyjdzie odpowiedni czas, to na pewno przykurwim sztosem. Przykurwim? Kolejny powrót, na który czekam. Renegaci Funk. To już niedługo. W sensie powrót Corsona, bo Corson teraz wydaje swoją płytę. Corson, tak jest, chciałem to samo powiedzieć. Ale powrót Renegatów też niedługo, zabierzemy się za wspólne rzeczy i zrobimy coś, będzie gruby wjazd też, także czekajcie. Jeżeli czekacie, to jeszcze poczekajcie chwilę. Tak. To jeżeli już jesteśmy Corsona przy tematach tego, żeby coś wróciło, to pytanie jeszcze tutaj do panów. Kiedy wróci podcast? Wow, no jasne. Naprawdę. Słuchajcie, przede wszystkim zainspirowani waszym studiem w tym momencie. 10% dla siebie. Nie możemy sobie nie pozwolić, żeby zrobić teraz, nazwiemy to chyba sezon drugi. To będzie dobra okazja. Naprawdę sprawia nam to taką przyjemność. Gadanie do mikrofonów, robienie z siebie debili, takich jak teraz robimy, mimo że jesteśmy mądrzy, żartuję. I gadanie... już nie wiecie, czy żartował, czy nie. Nie? Sprawia ci ogromną przyjemność. Gadanie do tych pięknych szurów. Mówisz o nas? Naprawdę, co? Kurwa. Co? Co się nie szczepią? Dobrze, na serio, słuchajcie, poważnie. Nie zaszczepiony, to szurty! Jesus fuck. Rap News Live Studio, miejscowe 10 na 10. Ja tylko zazdroszczę.
zainspirowani waszym zaproszeniem i tym, co tutaj się dzieje. Nie. Wracamy do Poznania. Tak. Wracamy do Poznania i zabieramy się za sezon drugi naszego podcastu. Serio. Pierwszy raz odpowiedziałem straight na pytanie, które mi... Straight forward. Ja chciałem zrobić małą tylko przerwę i powiedzieć o tym pięknym crusherze Munchies, który sobie podniosłem ze stołu. Ale wiesz dlaczego? Bo mój ziomal napisał do mnie od razu na WhatsAppie, śmiejąc się, i to jest anegdota, napisał do mnie, że wiedział, że od razu powinę ten crusher. Bo mój crusher to jest crusher od niego. Pozdrawiam cię, Łuki, przyjacielu, serdecznie. To będzie wszystko do wygrania w Rap News. To jest dla ciebie, bro. O, uwaga. Czy on to zrobi? Wyzeruje, czy wyzeruje? Tej. Był jakiś rekord, coś 10 wypił na przykład? Nie, po dwóch każdy wydleje. Po dwóch każdy wydleje na ojomie. I po jednym jest tylko puchanie żołądka. To jest nasz partner Green Out Dutch Therapy. Polecamy wszystkim serdecznie z kodem RAPNEWS15. Jest 15% zniżki na stronie www.dutchtherapy.pl. Są to olejki o nieprzejednanym smaku i niepowtarzalnym składzie. Działa. Nafaszerowane terpenami w legalny sposób wpływają na wasz relaks. I a troszeczkę odłożył. Możecie się ten usłyszał nafaszerowane terpenami i odłożył, czaisz? Kurwa. Nie, drugi. Dobra, słuchajcie. Oddaj to! Słuchajcie, bo dawać nawijki już tutaj nas męczą. Yo. No przecież nawijamy cały czas. Tak. No kurwa. Dawajcie, możemy wjeżdżać na ludzie. Dawajcie na parkiet. Ale jak chcą bici, to w tłomo na coś i gadamy dalej. Ja bym w ogóle, słuchajcie, zrobił taki challenge, że zarapuje Prykson. Po czym na do bitu Mordor. Po na rapowaniu na swoim zrobimy tak, że 16 na winie Ginger na bicie Pryksona. Tak jest. I 16 na winie Prykson na bicie Gingera. Możemy spróbować. Czytam ósemeczkę. Jeżeli oczywiście Ginger się zgadza. Ja nie mam żadnych kawałków na 90 BPM. Dobra. Jeżeli masz 140, wy nie macie nic do gadania. Mordo, lecimy z tym. Tak jest. Dzieje się polski rap. Prykson, kibicujemy bardzo w powodzenia twojej tak rapowej jest. Misji. Też jak widzisz, jesteś tutaj dziś, żeby właśnie wspierać wielkie się dzięki, i tak dalej. Bo słuchajcie, wcale nie działamy tak, że co nam się podoba stricte. Też zapraszamy gości, też niekoniecznie... Się nie podobają. Nie podobają, tak. Ale ja osobiście mówię szczerze, dzisiejszy live dla mnie jest super, bo pamiętam jak wyszło Mordor Music i mówię, kurwa, to jest ten sound, to jest ten shit. I pamiętam jak usłyszałem Prykson. I mówię, no dobra, mimo że kurwa oldschoolowiec, bumba, powiedz, ruskuloza, zamulacz, to jednak on ma to coś, kto wybija się ponad ten styl i jego chciałbym słuchać. Chciałbym go słuchać, bo on ma ten skill przede wszystkim, tak? Więc jakby mamy totalnie dwa światy w jednym miejscu, które łączy tutaj jedna rzecz. Real hip hop! It's the real hip hop! Real shit! Łączy Rap News Studio, które musicie subskrybować na YouTubie, obserwować na Instagramie i zostawić łapkę pod wideo. A teraz przed wami Prykson na żywo. Zostańcie, bo też Ginger coś nawinie, zaraz zobaczymy co tu będzie. A na koniec wjeżdża Maggie Moros. Jest bardzo wielka niespodzianka w związku z tym, więc koniecznie zostańcie z nami, zajebcie łapkę pod wideo. I teraz co? Let's go. Słuchaweczki. Ty bierzesz czarne słuchafony, wy się przesuwacie trochę tu. Bang. Wiesz co, puść Gingera tu obok mnie. Ale Gingera obok mnie. Nie, wiesz co, ja na serio nie mam... Chodź obok mnie. Yo, raz, dwa, trzy, bang. Tak, proszę jakąś ten, Cheddarak, dawaj jakiś intro waszego labelu. Co, gdzieś, kogo, oczywiście. W sensie słuchawki troszkę głośniej. Dobrze. Ale co? Twoje lewe, zobaczcie się. Jeszcze raz? Yo, raz, dwa. Raz, dwa. Jo. Jesteś tam, git. Zaraz będzie Megi. Zaraz wjeżdża Megi. Teraz Prykson, Fisk. Ze specjalną, przygotowaną nawijką dla Rap News Live w studio. I ona się nazywa Smoking 404. Yeah, bicik Smokina, pozdrawiam serdecznie. Jedziemy z tym. Jeszcze puszczę go jeszcze raz. Dobra, wjeżdżamy. Elo, Rap News. Ej, Rap News Live Studio. Prykson Fisk.
Elo, zamawiacie preorder Stoner 3 myseat.com.pl. Tak jest, zioman. Właśnie tak, zioman. Ja, jedziemy. Głod, pryk są fix, po trzykroć zbil. Weed bong mam kisko kit. Hip hop dał wszystko mi, gdy blisko fakt, wszystko git. Na start beatbox skills, rap stash, nie disco shit. Rap i grill, tip top na beat, boysko i styl z pierwszej ligi. To King, głod, B.I.G, pryk są fisk, CD. Mistrz beat, wbili w ten cyfry, jak Biggie. Bo w mix nikt, jiggy, ty fisk, nic nie kmini. To hit po całej linii, ty raczej kurwa gościu. Kolejny spliff, teamy jak Chris Tucker w piątku. To fisk, liryk, mit, prawdziwy raper, monstrum. Dołby, hydry, trzy wik. Siły nie rządu, wojna hybryd, zabójczy tryptyk jak Morbius. Antypolityczny tygrys prosto ze wschodu, eklektyczny nowotwór. Koniec prologu, to czas igrzysk terroru, bez odbioru. Głód gruby z grywu, skurwysynu, mów mi Megatron. Do morderca bitów cool, kiftnę jak Predator. Innowierca stylu król, fisk, żeram temat wciąż głod. F-hitter w pętli liter, strzelam flow jak Holt. Masz tu nowy front, dla cipek w mieście, bo to masowy zgon. Z długopisem w ręce, to masz team hold. Głód killer tu zabije we mgle, szykuje linię, dziś zawiśnie każdy hejter. Te wersy mogą zabić 100 MC, poważnie. Moją bronią karabin SUV M16, to ja Anakin. Daję upuzło na karce, na traki wrzucam voodoo. K.O. moje crew jak zawsze, to ja lider kultu, głod Skywalker, bracie. Mam w chuju rap szczurów, z banknotem w łapie. Ostro z bulbem na kacie, ja rambaty staw gonię i gotuję krak na chacie. Głod goryl albinos, głos i metafory idą wprost z komory, trwaj chwilo, yo. Megatony płyną wciąż, dla ułomnych to wyrok sąd. Intro nie epilog, zło, zwroty te kryją coś w sobie. Flow monster, dam sztos w obieg, to sort konkret, mam to w torbie. Czteroostre noże flow, tu jak prąd kopię. Mam tę moc w sobie, mam blask, ogień. Jeden strzał został w głowie, postać fenomena, to proroka melodie. Powstał projekt, dewastacja. Bulldozer, w chuj tworzę clue na album, więc już proszę stul mordę, daj to głośniej. Ridin, dzwoni telefona, woni do broni. Jadę Karol, co mur, grabia diesel od Petro. Hrabia z nawiką konkretną, krydnie z leką. Nosi to piętno, trzeba się być ponad to ścierwo. Da radę na pewno, jadę z grubą perką. Banger wpierdol, jazda ostra, podwyższa tętniu. Nie widać końca, to ninja stale. Ej, stary, obczaj blantu, fan, aż do końca płonie blant. Podaj jointa, w to gram tutaj jak na kordach. Nie po skrótach, akcja prosta, słownych, a brutal jak podsta. Braga na dramach, na oczach pan rama, nie wysoka mandawa na drama. Tak Wargala stali spać, giri, grak będziemy, aż na mordę padniemy. Słowne tiki dają radę, to głod, fader. Combo brother, jedę dalej, wraz ze zwiadem pognać wersów. Jebiemy wszystkich hejtersów, ty wiesz już gościu, weź kurwa to stestuj. To pryk są fisk, jest tu dzisiaj na miejscu, elo. I teraz możesz mi dać gibona, zioma. Tak jest, zioman. Jedzie ginger, zioman. Wtrącam swoje trzy grosze. Widzę co się dzieje, gadam o tym z Miłoszem. Żyjemy pod kloszem. Na osiedlu wszędzie masz kamery. Na boisku pozrywane kosze. Ziom, proszę cię, weź to oceń. Centra handlowe, gdzie ludzie nie śmierdzą groszem, nie. Widziałem rzeczy zastanawiam się, co ludzkim sercom droższe jest. Yo. Nie najzdrowsze są te myśli, kiedy czuję, że to co mnie otacza jest najgorsze. Yo, nie pamiętam, to jest mój pierwszy kawałek z Miłym, kurwa, 12 lat temu. Yo. I teraz pryks on fisk. Ile to jest BPM-ów? 140 dokładnie. Yo. Jas. Tak. Hej.
Ja daj ciągle gruby skak, to chyba jest proste. Gonię postęp jak Turcy Lacoste, hegemon głod, wjeżdża na mostę, kombo flow. W cudownym rzemiośle, bądź przytomny, nie bądź osłem. To gdzie masz hossę, wystarczy spojrzeć, choć chudy portfel idę po swoje. Elektromonter, słowny pojeb, linie, kordy, flow, naboje. Puszczam flow z wersami, tak stoję na baczność, bujesz się tutaj całe miasto. Rzucam hasło, bit łapę na lasso, sprawdź to numer, wcinam jak hawajską polej drina. Wbijam na patio, nie rozkminiaj, czy znasz to tempo. To nawika świeższa niż metod, grupa plemiona, indiańskie pueblo. PTK, CTG, KMB, jedność, trafiał sedno. Zjeżdża koła stratesta, magiazda, flow jak farsa i gram 16. Jak z obrazka, żyje się na baksach, organizacja Marsjan będzie miazga. Ludzi garstka, o tym podejściu, każdy z nich to osobna armia wersów. Mamy to w sercu, na widelcu przekaz, nie stoję w miejscu, bo po co na to czekać. Trzymam fazą, jadę, grałem, nie śpiewam, płuc rozjedma, trafiamy do sedna. Znów pęka na wersach, luz, pełna oferta, to kolejny buł. Rap News, wszyscy lecimy na żywo, to jest Rap News, wszyscy lecimy na żywo, to jest Rap News. Więcej niż 16, dzisiaj cały blok nie zaśnie. Pamiętam rap, co był na winylu, a potem zgrywany na taśmie. To jest możliwe, że nie znasz mnie, fejmu zdobyłem nieznacznie. Nie chcę znowu tego komentować, więc nie pytaj, bo się robi niesmacznie. Mordor rządzi w niszy, mieszka w dziczy, tutaj się ćwiczy, trenuje w dziczy, hajsy się ćwiczy. Ej, kurwa, sorry mordo, ale ja, yo, inne. Czy to wszystko ma sens? Wstajesz, idziesz do tyry, wracasz, wykładasz na stół giry. Czujesz się wjebany w labirynt, chciałbyś przeżyć dzień bez spiny. Ale cię gonią terminy, wieczorem nie chcę znowu za muły. Chuj z tym, dawaj mi jakieś bibuły. Czekam na dzień, aż się stanę nieczuły. Będę taki jak ludzi tabuny, co wiedzą o tym, że los jest ponury. Ale trzeba biec wysiłku jak szczury. Każdy musi odegrać swoje, kto układa nam partytury. Jestem uparty z natury, głos mam zdarty od dziwnej mikstury. Yo, selekta, dawaj następny. Back in the day, to jest stary Mordor. Idziemy jeszcze jeden. To co? Zaczyna pryks. Kurde, dobra, zobaczymy. Coś może jeszcze wiedzieć. Ja już leciałem na tym, no. Ja. To P dodawane do R, dodawane do Y. To właśnie ja lecę, póki mam cel. Woka na basie, w pół dystansie. Już po walce, jadę jak walce. Na relaksie, po jasnej stronie. Lecę właśnie po dobrym paszmie, w dobrej kaście. Sprawdźcie, grajmowy konce. Kolejny postęp, to taki forte. Czarny jak porter, z tym co ma korbę. Czpam, dram, a nie mąkę. Jadę mam dalej mostem. Jak mam dalej, sypię zwrotkę. Ubieram w postęp, proste bodźce. Płonie Fostex, płonie hostel. Weź bo pierdolne swój, bo obudziłeś kołdę, to nie będzie dobre. Na pewno, łap to tempo, hap to pęto. Sram tym tempo, mocno flow. Coś tam. Yo. Dobra, dajcie mi jeszcze. Wjeżdża, ginger. Gra mi beat, a nie organ. Jebać psy, jebać organ. Jeba! Mikrofon mój organ. Tobie nigdy nie oddam, wypijam Morgan. Wchodzę na bity jak orkan. Praca w studio to bywa orka. Jak wszystko co robisz musi być świeże. Reszta raperów się kładzie do worka. Z ziomelem swonka, bourbon, po co mi kolka? Trochę tytoniu do lolka i na preampie się pali kontrolka. Wychował rap, wychował beton, wychował blok, wychował żeton. Wychował bas tak jak deskorolka. Znowu obity chce rozbijać atom. Po graniu czasem ląduję w Melinie, czasem bukują Sheraton. Siedzę w jaskini jak Platon, zjadam raperów jak baton. Bo mam emisję lepszą niż megafon. Znów zabłysnąłem jak plafon, rapy nagrywam na... Yo, selecta, wiii! Mordor Music, Freaks on Feast! Dajcie znać w komentarzach, czy zapiekło! Zapiekło, ale słuchajcie, chłopaki! Rap News! Nic nie wiecie o rapowaniu. Ja też. Ja pamiętam, że pierdalacie, w ogóle... zajebiście, umiecie super, to nic nie wiecie o rapowaniu. O rapowaniu teraz proszę was, żebyście się przesunęli. Dobra, krzesełka. Dobra. Wy zostańcie, ale zostańcie tutaj z nami, zostańcie tutaj. Dobrze, tylko gdzieś tam Patryk, krzesełka tam inne. Słuchajcie, Marcin, chodź tutaj, te krzesełka zostają, tu zostają, chodź do mnie, chodź. Słuchajcie, mordeczki,
Nie zasłaniamy. Wiem. Dobra. Wy nic nie wiecie o rapowaniu za to wie dużo Megi Moros i cała jej ekipa. Zróbcie hałas Megi Moros! Bo! Megi Moros, ale wołaj ekipę, wołaj dziewczyny, wołaj, niech bijają. Dawajcie, chodźcie, najpierw usiądź z nami, pogadamy chwilę, a chodźcie dziewczyny, chodźcie. Tak, chodźcie już, bijajcie do nas. Yo. Potrzebne jest nam piękne tło. Prykson, dawajcie tu, usiądźcie sobie. Dobra. Komu wodę? Tak, siadajcie sobie tutaj. Chodźcie, dziękuję. Jest elegancko, masz mikrofon. No, dzieje się. Ja tu poukładam. Wszystko mam. Marcinie. Co, możemy zaczynać? No tak. Jakie macie pytanka? Bardzo proszę, panie. Czekaj, bo ja tu Wodzireju. Przestawiam, poustawiam. No. Szybkie trzy pytania, bo ja przyszłam rapować. No właśnie. Stricte na rap przyjechałaś, tak? Czekaj, bo ja tu musiałem się poprzepinać i tak dalej. Powypinać. No i co tam, Megi? Kiedy wyszła ta piosenka? Wczoraj. I co? Sprawdziłeś? No. Tak? A co w teledysku było? On słuchał audio. Ja mam YouTube Premium, nie oglądam klipów, żeby się nie sugerować. No. Ale znowu coś o jedzeniu. Prawie. Tak. Blisko. Jak to było, Marcin? Właśnie, bo to jest pytanie, które mnie nurtuje. Jak dużo twojej tematyce jest tego jedzenia, bo to aż jest wręcz nurtujące na swój sposób, bo w każdym utworze gdzieś się to przewija. Cała płyta będzie o żywieniu, ponieważ jest to moja pasja, moje drugie imię i po prostu moje jedyne uzależnienie. Czyli feministki nie będą zadowolone z tematyki kobiecej płyty, chcesz powiedzieć? No, nie tej. Chociaż tam też jakby kobiece tematy, wiesz, z różnej strony jest to jedzenie. To nie jest tak tylko, że otwierasz lodówkę i co tam mam dzisiaj w lodówce. Tylko naprawdę z różnych stron, z różnych perspektyw i właśnie ze strony zjedzonego rozumu i ze strony przeterminowanego jedzenia. I pustego portfela przy okazji. No teraz już w ogóle obecnie jest tak, że pięć tych płacę. Inflacja dojechała, mówisz. Też mnie to wkurza. No, ale płyta... Dajcie mu mikrofon tamten, dajcie Pryksonowi. Ale płyta jest gotowa i na przełomie czerwca-lipca. Preorder na hempshop.pl. Jo, na hempshopie, a jak to doszło do takiej współpracy? Opowiedz nam w ogóle. A, no wiesz co, po prostu... To już nie pierwszy raz chyba, co? Czy nie pierwsza płyta do zamówienia? No wiesz, no po prostu zajebiste miejsca wspierają bardzo dobry rap, no co mogę więcej powiedzieć, tak to wygląda, no. To która to będzie twoja płyta teraz? Długo grająca pierwsza. Okej, bo pierwsza była epka Embryon. Tak. Mamy, dostaliśmy, słuchaliśmy oczywiście. Siwy, a co jest na okładce? Jak to co? A żułeś gumę? I guma do żucia, okładka jest żółta z różowym napisem. O, zgadza się. Wiem wszystko dobrze. No dobra, to co, pomarudzimy coś o tym kobiecym rapie, czy nie? O nagrodach przede wszystkim, bo ostatnio jak się poznaliśmy, wtedy między innymi rozmawialiśmy na ten temat, że powinna być wyszczególniona, kobieca kategoria raperka roku, czy też jednak powinny być kobiety wrzucone do jednego worka z mężczyznami po prostu i tutaj walczyć? Trudne pytanie w sumie, bo z jednej strony ja tego nie rozgraniczam, jeżeli chodzi o moje słuchanie muzy prywatnie, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy to nie byłby dobry ruch, żeby te raperki gdzieś tam pchnąć jednak do przodu, nie? Że nie musi być to kategoria, wiesz, co roku i dożywotnio, ale no, może miałoby to sens, tak w sumie z drugiej strony, nie? Pewnie ciężko by było co roku, bo po prostu za mało płyt kobiecych wychodzi. Dziewczyny! Ej, tak jest. Drogie panie, proszę łapać za mikrofon i... Dlaczego tak mało tych płyt żeńskich wychodzi? Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że to się zmieni jak najszybciej. Bo ja sprawdzam, śledzę, w ogóle wysyłajcie mi dziewczyny, jak macie coś, ja też chętnie powysyłam, żeby się gdzieś tam inspirować, wspierać i jak najbardziej. No ja cały czas uważam, że za mało. Cały czas za mało. Masz Prykson? Ja nie odmawiam raczej.
No i co, spotkałaś się z jakimiś hejtami na pewno, jak ty sobie z tym radzisz? Wiesz co, właśnie chyba jeszcze nie no za bardzo. Jakby... Gdzieś ta moja muza jest, znaczy, nie za bardzo się spotkałaś z hejtami, sami żeby... znajomi na razie słuchają i propsują. Tak jest, mam najlepszych ziomali, ha. No, więc, no wiesz co, ja siedzę sobie w podziemiu, więc może to jeszcze do hejterów po prostu tam... Wszyscy siedzimy, aktualnie wszyscy siedzimy w podziemiu. Zapraszam, proszę, proszę pohejtować trochę. Co to tak bez hejterów? A I ci wszyscy mainstreamowi artyści, jak tu wchodzą, też wchodzą do podziemia, nie? Jakby no. Nie było. Wracają do korzeni. Taki też mamy tutaj, wiesz. Ja tylko prosiłbym, załóżcie jakieś konto na Patronite, żebyśmy przenieśli się w jakieś większe miejsce, bo tu kurwa, jak tylko się ruszę, to przestawiam jakieś kurwa kamery i inne rzeczy. A przepraszam, że też. Zapomniałem, że to idzie. Megi, jest z tobą cały gang bab dzisiaj. I może przedstawisz nam ten gang, albo jakoś opowiesz, o co chodzi, co jest grane. Raperki, tancerki, działaczki hip-hopowe, bardzo pozytywne dusze i jakby, no kurczę, nikogo tutaj nie ma z przypadku. Super. Internauci, zróbcie hałas! Więc po prostu robimy to, ciśniemy i no cały czas czekamy gdzieś jeszcze na te dziewczyny, wiesz. Jest coraz więcej, to jest super, ale no cały czas za mało chyba, nie? No tak, a jak oceniasz taki mocny debiut ostatnio Oliwki Brazil na przykład, która no mocno wjechała w scenę i jest to kobiecy rap, mm-hmm. Więc jak z twojej perspektywy, czy cieszysz się, że taka forma tego rapu się przebiła do mainstreamu, mm-hmm. czy wolałabyś bardziej inną formę? Jak to wiesz co, ja trochę uważam, że na każdego jest miejsce i dla każdego coś dobrego i po prostu jeżeli słuchacze tego potrzebują i wiesz... Jeżeli muza jest dobra, to czemu nie? Co to ma za różnicę? Wiesz, ja sobie słucham swojej muzy i nikomu nie zaglądam. Spotify. Mhm. W ogóle jakby, wiesz. Dyplomatyczna odpowiedź, niezwykle dyplomatyczna. Nie. Ale jeżeli miałabym ocenić jakby technicznie i muzycznie, no to... Czy kurczę, no tak naprawdę nie bójmy się oceniać. No według mnie, jeżeli ktoś jest raperem, to się powinien, wiesz, nie gryźć w język. No na tym trochę to oczywiście polega, nie? Tak. Nie ma tam, kurde, wiesz. Ja mam powiedzieć? Tak, mów. Bardzo proszę. Wywołany do nie, tablicy. Nie, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o skill, no to może być w porządku. W no sensie, jasne, ale nie, dykcja, ale umówmy się, kurwa, Maś, to nie jest nic niezwykłego też. Do chuja, stawiasz babę przed mikrofonem i nawija, tak? To nie jest. Ale, tak, ale nie, przepraszam, nie, nie, przepraszam. Nie zrozumcie mnie źle. Chodziło mi o babę, bo ona w pewnym w takiej opcji jest taką babą w tym rapie swoim. Nie jest taką babą, nie wydaje ci się? A, jeszcze teraz chodzimy no w to. Nie, no o to mi chodzi po prostu. Wiesz, każdy ma swój jakby swoją opcję. Ja akurat nie widzę w tym nic wartościowego. I nie jaram ja się tym się zupełnie. Ja też się zastanawiam, czy byśmy się dogadały. Za to tobą na przykład się jaram. Bardzo mi się podoba twoja muzyka i ma podłoże. Spokojnie. Ma podłoże, ma background i tak dalej. I to jest coś, co jest związane z kulturą według mnie. A tamto drugie zupełnie nie, z antykulturą jest związane. Ale nie mówię nie. No ale z kolei to nie jest moja, to nie jest moja bajka. Nie? Ale z kolei z tamtej strony słyszymy głosy, że dopiero dzięki tym paniom jak Oliwka Brazil i Young Leosia, tak naprawdę kobiecy rap w ogóle stał się wolny i dopiero teraz to raperki od zawsze marzyły o tym, żeby być jak one. Znaczy to pewnie w sensie jakiś. Dlatego tam, pytanie, czy to prawda, ruch, czy panie faktycznie marzyły być jak one, no. Jakiś tam ruch na pewno został wykonany, tak? No ale wcześniej sensie... to mieliśmy u nas, no stara wdowa Kim na początku jakby też... No tak, ale wiesz... To było dokładnie jakby to samo, tak też był wizerunek takiej, wiesz, bad bitch i tak dalej, tylko to no. Nie były na to czasy, wiesz? No ale no dobra, no, ale niemniej jednak wizerunek był tak kreowany, no tak? Ale uważam, że to jednak jest taki duży krok dalej, po nie? Po prostu, jakby więc wiesz, to jest ciężko trochę... rozmawiać po prostu Polska dorosła, no. Ja czekam na płytę, wyjdzie płyta, na pewno sprawdzę i jakby, wiesz, zobaczymy, nie? Single singlami, no gdzieś tam jakaś kreacja się wytworzyła, ale tak naprawdę album mówi o artyście dużo. Więc... A co sądzisz o nowym singlu, nowej artystki Doroty na SBMA, nowej wytwórni Saplabelu SBM? Nie, czyli znałam, Dorocie Masłowskiej, która zdobyła nagrodę Nike. Nike. Kurde, no taka jest, jestem po prostu na tyle hip-hopowa, że gdzieś przesiąknięta. Pominęła cię ten news, rozumiem. Okej, okay, to odbierzmy telefon. Siema, Rap News Studio, skąd dzwonisz, jak masz na imię? A, czekaj, dam cię głośno.
raz, dwa, jeszcze raz, hej. No, halo. Cześć. Witamy, witamy. Kawą z piły mówi. Siema. Ja też piłam. Takie pytanka do wszystkich. Co sądzę o nowym albumie Szpaka? No. Zajebist. Ja też się jaram. Ja nie sprawdziłem. Ja też nie. No, wszystko ale na drobie w takim razie. Też na drobie, na pewno. Dobra, to siema. Szpaku koncert. Dobra, siema. Pytanie z cyklu, co sądzimy? Wiadomo. No dobrze, to co nam dzisiaj zaprezentujesz? Utwory muzyczne dwa. Dwa utwory. Jeden już... I taśma profesjonalna czy amatorska? Właśnie. Tak. Profesjonalna. Co, jesteśmy na to gotowi? Jedna piosenkę już znacie, drugą też, bo wyszła wczoraj. Siwy nie zna. Nie, nie, Siwy. No, oszukuję, że zna. Tutaj, Siwy będzie cały układ taneczny w teledysku. Bo ja już nawet na próbie słuchałem. A, to prawda. I co, dziewczyny wjeżdżają, tak? Tak, jedziemy. Okej. No to co, taśma profesjonalna, rozumiem? Tylko ja następnie. To ja zagram mana. Rap New Studio, jesteście tutaj. Proszę to krzesełko, żeby nim tam... Proszę Ginger ciebie, Mordia, to... Bang, 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 bang. Prykson, musisz robić intro. Dawaj. Yo, nawijasz, yo. Nawijasz. Czekaj, witamy państwa bardzo serdecznie w studiu Rap News. Przed wami Maggie Moros. Dawaj. A ja sprawkę jeszcze muszę, no. Dawaj, wiesz. Słuchajcie, bawcie się z nami. Funny fat guy. Real funny fat guy. Real. You don't look like Bob Marley, listen, man. Ja mówię, jakiś telefon, ja? Zobacz. Kto się pisze? Tak jest, tak jest. Co jest grane? Siemano, mordki, dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na ten rozpierdol. A je. Bum, 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 bum. To jest Rap News Studio. Kto teraz siedzi przed kompem, ten lamus? Mamy to? Można się bujać, razem z nami klaszkać. Wiecie, tak żebyśmy was tutaj słyszeli. Masz na słuchawki? Mam, no. Okej. Rap News Live Studio, Maggie Moros. Let's go. Basik! Kurde. Jak nie mam pomysłów, zlewa się kuchnia, gubię w markecie, szukam promocji, w lodówce pustka, w portfelu też, to szama do drzwi robi ding dong. Sama się prosi, namawia do akcji, przecież jak tango, tylko w duecie. Maggie, chodź, zróbmy coś szalonego, a nie tylko tyłek gnieciesz. No dobra, się skłaniam ku tej propozycji, w sumie ma rację Skubana. Chyba serio jest ze mną coś nie tak, mogę wyglądać jak z werwy od Skubana. Puszczam sobie Kubana i tylko na chore jazdy mam przerwę. Teraz mnie szybko podniesie, otrzymanie bana na łóżko w żerkę. Nie mów do mnie, jak jestem nad czoboczą, mam wtedy zmarszczone. Się patrzę krzywo, jestem niemiła i wszystko mi wadzi, jest niekształcone. Nie jestem sobą, jak mówi reklama, więc możesz się zdziwić, szamunio. Jak rzucę sobie jakieś niemiłe zdanie, bo na co dzień wers z kulturą. Najgorszy jest koniec miesiąca, bo wtedy mam koniec pieniądza. Nie śmierdzę groszem, bo flota nie trzyma się mnie, jak mgła się ci pająka. Ja nie rozpuszczam na psety, czasami coś schowam do skarpety. Po prostu lubię jeść taki fetysz, trypak ma no niestety. Czuję gut, 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 pistol marsza gra. Nie mam sosu, a mój gut to tragedia. Już czas, tyć, 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 szpyców pęk, pęk, pęk. Nie mam sosu, a muszę iść coś zjeść. Czuję gut, 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 pistol marsza gra. Nie mam sosu, a mój gut to tragedia. Już czas, tyć, 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 szpyców pęk, pęk, pęk. Nie mam sosu, a muszę iść coś zjeść.
Spierdalam bić ciągle i wciąż chodzę głodna. Smaka mam na traka, nie smaka na maka, bo moje łaknienie ciągle nie ma końca. Jak łakomy Pac-Man, co kropki zajada. Łakomczuchem jestem jak kuki, ciągle tylko chrupki, chrupki. Na zmianę widelce i łyżki, nie odmawiam mojej mamy zupy. Moja psychika to moja waga, ważyłam mało, ważyłam dużo. Jem jak się nudzę, jem kiedy chleję. Jem to płaczę jak smerz marudzę. W oczach to chudnie mój portfel, nie ja. Mi poszło w cycki, poszło w zat, na marny. Biegają myśli jak sprinter, ja przemierzam fytel. I się zatrzymam w kuchennych odchłaniach, bo przyrządzam muzę jak wykwitne dania. I będę tak pichcić, pichcić, do pomocy Magdy do białego rana. Ja stoję przy garach, ty prosi dokładkę, mimo że serwuję sycącą dawkę. Czuję, że podaję dopiero przystawkę, ty masz na to chrapkę? Zawsze mnie babku uzdrawia, ja zawsze je dobrze doprawiam. Jak fajny wygląd to fota, nie każdy wie co mam dzisiaj na obiad. I mnie w lodówce nie spotkasz, nie spotkasz mnie w srebrnych kajdanach. Nie wyskoczę ci z lodówki, jak celebrytka zadufana. Ej, czuję głód, 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 Kiszka marsza gra. Nie mam sosu, a mój głód to tragedia. Już czas, tyć, 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 szwyców pęk, pęk, pęk. Nie mam sosu, a muszę iść coś zjeść. Czuję głód, 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 Kiszka marsza gra. Nie mam sosu, a mój głód to tragedia. Już czas, tyć, 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 pęk, pęk, pęk. Nie mam sosu, a Bansik, Bansik. Ja też, Megi Moros. A teraz druga będzie. Wczoraj wyszła, świeżutkie. Jedziemy. Pokaż im, lecisz Megi. Zrobię wszystko i to tylko na swoich plecach. Chociaż się garbię, to na innych nie będę się wieszać. Garnę się do roboty tak jak do garów dzieciak, bo lubię dobrze zjeść, a moje traki to nie pestka. 10 na 10 teraz bez przepisu wjeżdżam, a ty siedź dalej w sieci i gap się tempo w ekran. Gdzie się pojawią dziś problemy, ja nie pękam. Jak coś jestem gotowa, a ty się gotuj w nerwach. I got you, a ty swój zjedzony rozum. Choć kumam duży apetyt, to lepiej patrz pod nogi, bo życie często niestety bywa jak moje bossy. Czasem kręci się, a czasem szarpie nerwy. Potem walczysz w nim jak ze spaghetti. Próbujesz jej samym widelcem, bez łyżki świeże spojrzenie. Garść bazylki, patrz czym karmisz siebie i innych. Ja dziś post, a ty znów zjedzony rozum. Zjedzony rozum, zjedzony. Ja dziś post, a ty znów zjedzony rozum. Zjedzony rozum, zjedzony. Ja dziś post, a ty znów zjedzony rozum. Zjedzony rozum, zjedzony rozum. Ja dziś post, a ty znów zjedzony rozum. Zjedzony rozum, zjedzony rozum. Nie martwi się tata i nie martwi mama, czy córka ma co włożyć dzisiaj do gara. Bo nie dali ryby, a dali mi wędkę i w nocy se kładą głowę na poduszkę. On kładzi łapy na styl cudzej pracy, kto będzie pazdorny, ten dworo zdroci. Double trouble, ten dwa razy traci. Ha, ha, nie bądź jak rodzynek, bo zostawię ser. Nie wszystko co dobre, dostępne od rek. W zestawie bądź ty i twój rozum, baby, dzięki. Wiem, że teraz bycie sobą jest crazy. Że raz po raz cycyszczu po sylwetki, swoje zdanie łatwo zgubić, mętlik w mózgu jak w garncu. Zdejmij pokrywkę i odetchnij. Ej, 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 ej. Ja dziś post, a ty znów zjedzony rozum. Zjedzony rozum, zjedzony. Ja dziś post, a ty znów zjedzony rozum. Zjedzony rozum, zjedzony. Ej, ja dziś post, a ty znów zjedzony rozum. Zjedzony rozum.